Księże profesorze, rozpocznijmy naszą dyskusję nieco filozoficznie, może być, tak? Oczywiście. Dobry kierunek? Bardzo dobry. To od definicji zacznijmy. Czym jest, księże profesorze, sprzeciw sumienia? Sprzeciw sumienia, wielce szanowni i umiłowani państwo, jest świadomym i wolnym aktem człowieka jako osoby, jako istoty rozumnej względem takich aktów czy ustaw, czy rozporządzeń prawnych w prawie cywilnym, które w sposób rażący godzą w obiektywny porządek prawa. Czyli taki sprzeciw względem regulacji, które są najkrócej mówiąc sprzeczne z prawem naturalnym, a to, jak wiemy, jest korespondencją czy też owocem istnienia prawa wiecznego samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Stąd też ustawy czy prawa, czy czasami całe kodeksy, bo tutaj gatunek aktów prawnych jest czymś drugorzędnym. Pierwszorzędnym jest, czy dana regulacja w państwie czy na kontynencie jest zgodna z prawem naturalnym, czyli zgodna z prawem wiecznym, czy nie. Bo wiemy doskonale, drodzy państwo, że moc wiążącą ma tylko prawo słuszne, czyli tylko taka regulacja prawna, która zapewnia wszystkim obywatelom realizację porządku sprawiedliwości. Ponieważ w relacji między prawem a sprawiedliwością istnieje relacja przyczyny i skutku. Prawo w każdym państwie czy w kościele to jest taka bytowość, której celem jest doprowadzenie człowieka do dobra, a droga do dobra nazywa się drogą do Boga. I w związku z tym takie prawo, które jest ogłaszane obywatelom w państwie czy na kontynencie, jak w naszym przypadku w Europie, w Unii Europejskiej, które godzi w porządek naturalny, czyli w porządek prawa naturalnego, takie prawo nie wiąże żadnego obywatela w sumieniu i w związku z tym, jeżeli ono jest w sposób rażący, godzące w porządek obiektywnie prawdziwego i słusznego prawa, domaga się od nas jako istot rozumnych, świadomego i wolnego aktu sprzeciwu. I ten akt sprzeciwu, drodzy państwo, jest aktem obligatoryjnym. Czyli obywatel prawy nie tylko, że nie powinien postępować stosownie do prawa nieprawego, czyli niesłusznego, to znaczy nieprawa de facto, lecz co więcej, jest w swoim sumieniu zobowiązany do wyrażenia aktu sprzeciwu. Nawet milczenie na taki temat jest po prostu, tak jak później sobie powiemy, może być aktem współpracy formalnej w aprobacie bezprawia. A jeżeli bezprawie ma postać zbrodni, to wtedy człowiek naraża siebie na niebezpieczeństwo partycypacji, czyli uczestnictwa w aktach zbrodni dokonywanych w majestacie prawa. W ostatnim czasie rzeczywiście temat sprzeciwu sumienia jest bardzo gorąco dyskutowany, ale okazuje się, że ten problem jest właściwie, można powiedzieć, stary jak świat, bo już antyczni bohaterowie
byli konfrontowani z sprzeciwem sumienia. Sokrates czy chociażby Antygona, prawda? Właśnie, to jest tak zwany okres, jak pisze ksiądz prałat Jacques Swadeau, ante litteram, czyli przed zapisem prawa. I właśnie tak jak wiemy doskonale, w postawie Sokratesa, który został bezzasadnie oskarżony o deprawację młodzieży, a na czym polegała ta istota zarzutu ze strony Trybunału Ludowego w Atenach? Istota zarzutu polegała na tym, że Sokrates na podstawie swojego dyskursu intelektualnego doszedł do przekonania, że u podstaw kosmosu musi istnieć jeden Bóg. A wiemy, w jakim okresie żyje Sokrates. W okresie politeizmu, czyli powszechnego przekonania, że istnieje wiele bóstw. I co czyni Sokrates względem tego zarzutu? Odpiera ten zarzut. Powiada, że jest niewinny. Ale co ciekawe, że Sokrates ani razu nie wystąpił przeciwko prawu jako prawu. Z czym będziemy mieć problem w tak zwanym posłuszeństwie obywatelskim czy w postaci człowieka obywatelskiego, reprezentowanego między innymi przez Toro czy Tołstoja. Tam będziemy mieć problem, który tak wyprzedzając nadmieniamy, że drodzy Państwo, ten nurt myślenia, nie godząc się na pewne bezprawie, które było w ich epoce dokonywane w majestacie prawa, dokonali negacji i prawa, i państwa. I tak człowiek prawy, jako człowiek sumienia, prawa, czyli człowiek Boży, nie może postąpić. Dlaczego? Ponieważ negacja prawa jest de facto negacją absolutu. W ostatecznym tego słowa znaczeniu, jeżeli mówimy o wymiarze porządku bytu, czyli porządku rzeczywistości. A skoro państwo jest najdoskonalszą instytucją, która jest powołana do tego, żeby stanowić prawo cywilne i prawo karne, bo mamy te dwa działy w szeroko pojętych naukach o prawie i w prawie jako prawie, to właśnie to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że rzeczywiście człowiek powołany jest do tego, żeby bytować w ładzie, w porządku. I wolno mu się nie zgodzić na nieład, który byłby przemycany pod postacią tak zwanego prawa, a obiektywnie patrząc bezprawia, wolno mu każde bezprawie nazwać jako bezprawie, zaprotestować w sposób świadomy, wolny i godny jego jako człowieka przeciwko takiemu bezprawiu, ale nigdy żadnemu człowiekowi rozumnemu nie wolno zakwestionować bytowości prawa jako prawa i bytowości państwa jako państwa. To jest właśnie ta podstawa, czy też u Antygony. Proszę zobaczyć, co Antygona czyni. W bardzo analogiczny sposób jak Sokrates domaga się godnego swojego brata, którego miłuje, z miłości pochować jego ciało. I od swojego wujka otrzymuje zakaz. A ten właśnie wujek powiada, że po prostu prawa publiczne
posiadają bezwzględną wyższość nad jakimkolwiek innym typem prawa. Czyli mówi typowo z pozycji pozytywizmu prawnego, że prawo państwowe jest najwyższym gatunkiem prawa, co jest nieprawdą, ponieważ w hierarchii gatunków prawa pierwszym jest prawo wieczne, drugim prawo naturalne, a trzecim dopiero w kolejności tej merytorycznej jest prawo cywilne danego państwa. I tutaj właśnie Antygona żąda słusznie respektu właśnie prawa naturalnego, a w świetle prawa naturalnego każdy człowiek jako człowiek ma prawo do godnego pochówku. To jest jedna z bardzo wielu dyrektyw prawno-naturalnych. I tutaj właśnie jest bardzo ciekawe, że Antygona powiada, owszem, prawa ludzkie są ważne i należy je respektować, ale tylko tak długo i tak dalece, jak długo one nie stoją w opozycji względem praw boskich. Na tym polega wielkość Antygony. Księże profesorze, to jest literatura klasyczna, starożytna Grecja, ale sprzeciw sumienia też jest zawarty w Starym Testamencie. I o tym też może warto byłoby kilka słów powiedzieć. Owszem. I tutaj mamy, drodzy państwo, klasyczne przykłady położnych hebrajskich w czasie niewoli egipskiej. Szifra i Puła. One otrzymały rozkaz od króla, żeby po prostu uśmiercać dzieci narodzone właśnie z kobiet hebrajskich. I one ze względu na bojaźń Boga nie wykonywały tego rozkazu. A wiemy doskonale, że sankcją za niewykonywanie rozkazu to była kara śmierci. I tutaj właśnie zauważamy, że po prostu ze względu na to, że one w swoim rozumie dokonały aprobaty prawa boskiego jako najwyższego, a w świetle prawa boskiego, który daje życie, czyli jest stwórcą życia ludzkiego, nikomu nie wolno odebrać człowiekowi niewinnemu życia. Nie ma żadnego wyjątku względem tej zasady. I tak też mamy, drodzy państwo, inny przykład z drugiej księgi machabejskiej. Pamiętamy starca Eleazara. Wtedy Palestyna była pod niewolą z kolei grecką. I właśnie chodziło o zakaz, o złamanie zakazu jego prawa religijnego. I Eleazar nie uczynił tego z dwóch racji. Pierwsze, ze względu na szacunek do Boga. I drugie, ze względu na to, że złamanie prawa boskiego doprowadza, może doprowadzić młode pokolenia narodu do deprawacji. Bo wiemy doskonale, drodzy państwo, że każdy akt złamania prawa sprawiedliwego, słusznego, jest aktem deprawacji. Deprawuje się umysł w aspekcie porządku naszego ludzkiego, czyli osobowego istnienia. I wiemy doskonale, jak zaowocowała ta postawa Eleazara w tej heroicznej czy bohaterskiej śmierci siedmiu synów i ich matki, siedmiu Machabeuszy. Czyli zobaczmy, drodzy państwo, że wtedy, kiedy człowiek okazuje się prawym, to rodzi prawość. Natomiast wszelkie akty bezprawia, czyli nieprawości,
one skutkują w życiu narodu czy państwa nieprawością. I stąd też właśnie wiemy, że to są wspaniałe postaci i które są fascynujące także do dzisiaj. I dla prawników powinny być, właściwie każdy prawnik w Polsce czy na świecie powinien przestudiować sobie dokładnie te fragmenty czy drugą księgę machabejską o tym heroicznym świadectwie i z jakich racji, ze względu oczywiście na Boga jako główną rację, ci chłopcy i ich matka byli gotowi i złożyli świadectwo męczeństwa, żeby tylko nie złamać prawa. Bo ten, kto złamie prawo, jak wiemy doskonale, zagraża swojej niebiańskiej przyszłości. Stąd też, drodzy Państwo, spór o prawo to nie jest spór wewnątrz państwa tylko, czy wewnątrz kontynentu. Tylko spór o prawo to jest sporem, drodzy Państwo, o wieczność ludzkiego bytowania. Stąd też trzeba dołożyć wszelkich starań, nam na przykład Polakom w państwie polskim, czy w sensie europejskim, czy światowym, że proszę mi wierzyć, wiem co mówię, że postawa Polaków względem prawa jako prawa ma dzisiaj gigantyczny wpływ na kulturę prawną Europy i całego globu. To jeszcze pozostańmy przy Piśmie Świętym, tylko teraz się przenieśmy do Nowego Testamentu. Tam też jest wiele momentów, które pokazują na sprzeciw wobec sumienia, jakby z jednej strony, a z drugiej też podążanie właśnie za sumieniem, prawda? I tak uczynił Piotr i Jan, kiedy zostali zmuszeni, zostali postawieni właściwie przed Sanhedrynem za to, że świadczyli o Jezusie Chrystusie, prawda? Tak. Sanhedryn, drodzy Państwo, tak jak doskonale wiemy, to był sąd żydowski. I tutaj właśnie wiemy, że apostołowie wyznali te słynne słowa: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, co w aspekcie prawa oznacza, że Bóg ma bezwzględny, absolutny priorytet we wszystkich naszych dylematach, czy pytaniach, czy regulacjach ładu pomiędzy człowiekiem a człowiekiem i człowiekiem a Bogiem. Że ta perspektywa nie może nam ulec zatracie czy jakiemuś osłabieniu. Prawo ludzkie, czy w sensie religijnym, czy w sensie państwowym, ono musi być po prostu ukształtowane na gruncie prawa Bożego. Taka jest żelazna reguła. I podobnie, drodzy Państwo, jest w przypadku Kościoła tego pierwotnego, czyli pierwszych wieków. Wiemy tutaj, bardzo dużo jest tych przykładów, na przykład święty Polikarp. Proszę sobie wyobrazić, że sędziowie, ci senatorowie rzymscy zażądali tylko trzech słów od świętego Polikarpa, żeby je wypowiedział. Cezar jest panem. Dlaczego święty Polikarp i żaden człowiek Boży nie może wypowiedzieć tych słów? Dlatego, że pan oznacza kyrios, władca. Władcą, drodzy Państwo, w sensie najściślejszym jest tylko Bóg, ponieważ on jest stwórcą bytu. Czyli tylko stwórcy wolno i należy przypisać ten tytuł pana, kyriosa. Natomiast nikt z ludzi nie może sobie przywłaszczyć tego tytułu. Dlatego też warto wypowiedzieć tego błogosławionego wieczoru wielkie ostrzeżenie pod adresem naszej polskiej kultury prawnej, która, jeżeli dobrze ją rozumiem, chce
znowelizować nasz porządek konstytucyjny. Jeżeli Polska w odnowionej wersji naszego polskiego prawa stwierdzi, że najwyższym suwerenem w Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski czy społeczeństwo polskie, to dokona aktu bluźnierstwa. Stosownie do tamtego żądania rzymskich senatorów względem Polikarpa, Cezar jest panem. Ani Cezar, ani Rzeczpospolita Polska nie jest właścicielem Rzymu czy Polski. Właściciel jest tylko jeden. Bóg, objawiony w Jezusie z Nazaretu. Stąd też nikt sobie nie może ani Polski przywłaszczyć, ani Izraela przywłaszczyć. Izrael nie jest właścicielem Izraela. I jeżeli sprawia wrażenie, że tak, to znaczy, że zakłamuje siebie i własne izraelskie prawo. I dlatego też, drodzy Państwo, wypowiedzenie, że prawo polskie pochodzi od narodu, jest ni mniej, ni więcej aktem bluźnierczym. W najwyższym tego stopnia godnym ukarania. Bo to jest jeden z największych grzechów, jakie Polak jako obywatel może w sensie obywatelskim wypowiedzieć. Prawo wszelkie pochodzi ostatecznie od Boga. Poprzez naturę, akt poczęcia człowieka w łonie matki, jest to prawo przekazywane w sensie prawa naturalnego każdemu człowiekowi i dopiero na gruncie tych dwóch praw wolno narodowi polskiemu, Unii Europejskiej, czy Izraelowi, czy Stanom Zjednoczonym stanowić prawo. Dlatego tutaj tak podsumowując, można, drodzy Państwo, powiedzieć, że rzeczywiście, proszę zobaczyć, co jest charakterystyczne dla sprzeciwu sumienia dobrze pojętego. Że u podstaw tego aktu mamy z aktem poszanowania prawa i nadanego porządku do czynienia, czyli oddaj Cezarowi to, co się oczywiście Cezarowi należy z racji sprawowanej władzy. Ale oddaj Bogu to, co się Bogu należy. Tak jak wiemy, że w pierwotnym Kościele byli też tacy sędziowie rzymscy, którzy chcieli przed podburzonym przez odpowiednich agitatorów tłumem usprawiedliwić oskarżonego. Bo coś się sędziom rzymskim nie zgadzało. W tym sporze, kto jest panem. Tylko, że oczywiście jak Piłat, także i tego typu sędziowie rzymscy uznali, że jeżeli tłum żąda śmierci dla tego, kto nie chce opowiedzieć się za Cezarem jako najwyższym władcą, któremu przypisywano boskie atrybuty władzy, czyli co to znaczy, że uznawano Cezara, cesarza rzymskiego, za ostateczną rację prawa. Na tym polegał błąd Cezara i każdego cesarza rzymskiego, który tak myślał. I później, co charakteryzuje tych ludzi, których nadmieniliśmy, odrzucają wszelki kompromis. Nie ma, drodzy Państwo, kompromisu pomiędzy uznaniem Boga jako najwyższego prawodawcy i nieuznaniem Boga. To jest kontradykcja, czyli sprzeczność. Wykluczają się tego typu stanowiska, dlatego w tym aspekcie nie ma kompromisu. I stąd święci byli gotowi oddać życie. Dlaczego? Bo wiedzieli, że jeżeli nie oddadzą życia za Boga
za prawdę Bogu jako najwyższym prawodawcy, to jest stracą. Bo ten, kto nie uzna Boga jako najwyższego prawodawcy, kochani Państwo, nie odziedziczy domu Bożego. Dlaczego? Bo opowie się za nieładem. A nieład w sensie definitywnym jest zdefiniowany jako piekło. Czyli proszę zobaczyć, każdy akt, na przykład w prawie polskim, opowiedzenia się polskiego polityka czy obywatela przeciwko prawu słusznemu, którego celem jest sprawiedliwość społeczna, jest aktem współpracy z szatanem. Z podmiotem nieprawości per excellence. Stąd też my wiemy, że, drodzy Państwo, spór o prawo to nie jest spór etykietowy. To jest, kochani Państwo, spór o to, czy dany naród, czy polityk chce istnienia ludzkiego na fundamencie Boga, czy też na fundamencie, jeżeli w ogóle nie można użyć takiego pojęcia oczywiście, piekła i szatana. To jest ten spór, o który chodzi. I w szeroko pojętej debacie, drodzy Państwo, czy ostatnich dni skoncentrowanych na Polsce i Izraelu, to jest, drodzy Państwo, spór o to, kto jest najwyższym prawodawcą. I w świetle czyjego prawa powinniśmy oceniać całą historię Izraela i całą historię Polski. I właśnie co ciekawe, że apostołowie, czy ci święci Starego Testamentu, jak oni jednoznacznie opowiedzieli się za Bogiem, którego poznali. Głosić imię tego Boga jako Pana, czyli władcy, to znaczy prawodawcy. To była ich ambicja, ich prawda prawna. I dlatego też właśnie ci skazańcy umierali jako mocarze, pełni nadziei i byli pełni pokoju i równowagi ducha. Dlaczego? Bo tylko prawość daje taki pokój i daje moc. Tylko, drodzy Państwo, człowieka prawego nie można złamać. Można go ściąć, tak jak świętego Tomasza Morusa, który szanując swojego króla Anglii, Henryka VIII, i szanując władzę, bo nigdy też Tomasz Morus nie wypowiedział posłuszeństwa swojemu królowi. Ale wtedy, kiedy król usiłował sobie przywłaszczyć władzę Kościoła Chrystusowego, papieża i Boga, wtedy Tomasz Morus i tylko w tych aspektach Tomasz Morus wystąpił przeciwko prawodawstwu Anglii. I dlatego też został właśnie świętym. A tutaj właśnie, jeżeli od razu pragnę nawiązać do takich przypadków jak Toro czy Tołstoj, to, drodzy Państwo, wiemy, że to były też postaci czy też kierunki sprzeciwu sumienia względem władzy. Tylko na czym polega dramat choćby Tołstoja? Że sprzeciwiając się przeciwko prawu niesłusznemu, niesprawiedliwemu, wypowiedział w sposób świadomy i wolny posłuszeństwo władzy jako władzy, prawu jako prawo. To jest, kochani Państwo, błąd. Nam w sprzeciwie sumień wolno wystąpić tylko i wyłącznie przeciwko prawu niesprawiedliwemu, czyli przeciwko takim regulacjom prawnym, które nie mają charakteru prawa, bo są prawem niesłusznym.
sprzecznym z prawem naturalnym i wiecznym Boga Najwyższego, czyli sprzecznym z Bogiem. I tylko w tych aspektach obywatelom prawym i obywatelom sumienia wolno wypowiedzieć posłuszeństwo. Analogicznie, drodzy Państwo, w przestrzeni Kościoła. My jesteśmy pasterzem Kościoła, jeżeli chodzi choćby o relację ludu Bożego w Polsce i Episkopatu Polski, hierarchii Kościoła w Polsce. Wolno wypowiedzieć ludowi Bożemu w Polsce, w przestrzeni Kościoła Świętego Rzymskokatolickiego, posłuszeństwo tylko w tych aspektach, w których Episkopat Polski by się mylił. Natomiast we wszystkich pozostałych regulacjach my jako katolicy jesteśmy słodko zobligowani do tego, żeby naszych pasterzy i szanować jako pasterzy, i czcić, i im po prostu ich naśladować w tych regulacjach prawno-kanonicznych, które są, stanowią o prawie pozytywnym wewnątrz Kościoła Świętego. Bo Państwo wiecie, że także Kościół Święty ma tak zwane prawo stanowione, czyli kanoniczne. I to prawo kanoniczne jest nabudowane na prawie naturalnym i prawie wiecznym Boga. I tylko wtedy, kiedy pewne regulacje prawno-kanoniczne byłyby sprzeczne z prawem boskim, tylko w tych aspektach wolno katolikom, na przykład w Polsce, być nieposłusznymi wewnątrz Kościoła Świętego, ale tylko w tych. Stąd też właśnie tutaj wydaje mi się, że ta pozycja, ona jest tak ilościowo patrząc nieduża, ale ona ma piękną i bardzo cenną wewnętrzną duchową wartość. To księże profesorze, czy może, czy jest tożsamość między sprzeciwem obywatelskim a sprzeciwem sumienia? I to... Bo jest takie nieposłuszeństwo obywatelskie, o którym czasami w różnych gazetach czytamy. I ono się pojawia od czasu do czasu. Chociażby taki najgłośniejszy sprzeciw obywatelski w ostatnich latach był w 2007 roku, dotyczył lustracji środowisk naukowych, prawda? I wtedy rozpoczął się wielki obywatelskie nieposłuszeństwo tak naprawdę przeciwko temu prawu. Czy to jest tożsame ze sprzeciwem sumienia? Drodzy Państwo, w wymiarze naszego bycia obywatelem obowiązują te same zasady, o których mówiliśmy sobie, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo i obowiązek moralny sprzeciwić się tylko względem takich regulacji w prawie polskim, cywilnym i karnym, które są niesprawiedliwe. Jak na przykład tak zwane prawo do przerwania ciąży wtedy, kiedy dziecko zdaje się być w swojej konstrukcji takiej zdrowotnościowej niepełnosprawnym. Co po pierwsze jest z medycznego punktu widzenia, nawet jeżeli uwzględnimy najlepszą medycynę świata, nikt z medycyny nie może nam w 100% powiedzieć, że dziecko to w tej tak zwanej diagnostyce prenatalnej urodzi się niepełnosprawne. To po pierwsze. A po drugie, nawet gdyby tak było, że diagnostyka prenatalna jest trafna, to jeżeli mamy do czynienia z bytowością człowieka, to żadne prawo, jeżeli chce być prawem, nie może być takim rażącym bezprawiem. I w związku z tym każdemu Polakowi wolno, czy to jest lekarz, czy pielęgniarka, wolno wyrazić sprzeciw sumienia,
I co więcej, tak jak naucza między innymi Jan Paweł II czy święty Jan XXIII, i to jest nauczanie Kościoła na przestrzeni wieków, że nie wolno prawu cywilnemu czy karnemu usankcjonować takiego sprzeciwu sumienia żadnymi negatywnymi sankcjami. To państwo, które negowałoby uzasadniony prawem i sprawiedliwością sprzeciw własnego sumienia, to prawo miałoby znamiona i państwo posługujące się takim bezprawiem miałoby niestety znamiona totalitarnego, nawet jeżeli w samoświadomości polityków nie byłoby za takie uznawane. Dlatego przepraszam, ale powiem dobitnie, że obecna postać prawa polskiego, która dopuszcza 3 wyjątki od zakazu aborcji w Rzeczypospolitej Polskiej, to posiada cechy totalitarnego państwa, które powinniśmy, jeżeli chcemy być światłymi Polakami i światłym, sprawiedliwym państwem, powinniśmy to jarzmo totalitaryzmu w najdelikatniejszym aspekcie jak najszybciej zrzucić. W przeciwnym razie, niestety, czy na forum Unii Europejskiej, czy jakiegokolwiek innego państwa, postawiony nam zarzut niepraworządności w Rzeczypospolitej Polskiej, nikt z nas tutaj obecnych, a będących w pełni posługiwania się rozumem, nie jest i nie będzie w przyszłości w stanie odeprzeć. Bo my pierwsi, jako dążący do prawości obywatele, musimy jasno przyznać, że to jest forma totalitaryzmu. Żeby człowiek najbardziej niewinny w państwie, najbardziej bezbronny, najbardziej skazany na państwo jako państwo, był w jego imieniu jako stróża prawa nadanego mu w tym sensie od samego Boga bezpośrednio, w sensie formalnym, żeby takie państwo dokonywało takich bestialskich, w najwyższym tego słowa, zamachów na życie. Dlatego też tutaj warto podkreślić, kochani państwo, bo słyszeliśmy w postawach niektórych polskich polityków, że oni opowiedzieli się za procedowaniem tak zwanego projektu obywatelskiego. To chyba on się nazywał Ratujmy kobiety. Kochani państwo, co się w tym akcie stało? W tym akcie przeżyliśmy jako Polacy gigantyczny dramat. Gigantyzm tego dramatu przekracza, przepraszam, że tak powiem, wszelkie granice racjonalności. Nawet, drodzy państwo, nasze prawo karne kara za akty podżegania do zbrodni. Nasze polskie prawo karne w obecnej postaci, którą mamy. I teraz co to znaczy, drodzy państwo, w sensie prawnym i filozoficznym i etycznym opowiedzenie się za wnioskiem obywatelskim, który ma na celu uwolnienie aborcji w sensie uniwersalnym. To jest jeden z typowych, jeżeli nie powiedzieć, że najsubtelniejszy akt podżegania do zbrodni. Przeciwko zbrodni najbrutalniejszej. I dlatego też on powinien być, jeżeli mielibyśmy sprawną prokuraturę, sprawną w sensie klasycznie pojętego prawa, to prokuratura z natury swojej, jako mecenas państwa polskiego, powinna natychmiast wystąpić z aktem oskarżenia przeciwko wnioskodawcom,
A w drugim rzędzie przepraszam przeciwko tym, którzy oddali głos na taki bestialski w swojej istocie projekt. Dlatego też, drodzy Państwo, drobniutka uwaga co do obywatelskości. Kochani Państwo, dzisiaj, nawet żeby całe zastępy stąpiły na stolicę Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawy, i głosiły Państwu inne nauki, to powiedzcie im, niech powrócą tam, skąd przybyły. Dlaczego? Dlatego, że, drodzy Państwo, dzisiaj, przepraszam, że wam powiem tak szczerze, jako przyjaciołom, bo w pewnym sensie tutaj w Amikusie mamy już taką duchową rodzinę. Tak was wszystkich Państwa traktuję. I w rodzinie trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj nie ma ani jednego pojęcia wypowiadanego na forum publicznym, którego nie należy nam w naszych sumieniach w jego istocie i naturze przeegzaminować. Chcę Państwu dzisiaj najpóźniej powiedzieć. Nasz język, także polski, bo w ogóle język ludzkości jest złamany. W związku z tym najpierw, drodzy Państwo, jeżeli na forum publicznym słyszycie jakieś pojęcie, to żadnemu z nich nie dajcie nawet najmniejszej wiary. Dzisiaj trzeba poddać język dializie duchowej. Całkowicie go oczyścić. Wszystkie pojęcia nam, drodzy Państwo, w międzyczasie zdeprawowano. Czyli cały język człowieka żyjącego w Polsce, w Europie, a w Izraelu także, a w USA jak najbardziej, trzeba język hebrajski, amerykański, polski i języki narodów świata, wszystkie razem wzięte, poddać gruntownej odnowie, ponieważ wszystkie są w swojej naturze złamane. No to właśnie, księże profesorze, wróćmy do tego problemu złamania języka, deformacji znaczeń, przeinaczania, zmieniania konotacji słownych. Księże profesorze, odwołując się do tego głosowania w Sejmie, wielu polityków, którzy poparło ten zbrodniczy projekt, bardzo często mówi, oni postępują w zgodzie ze swoim sumieniem. Czym zatem jest, księże profesorze, sumienie? Proszę mi pozwolić, drodzy Państwo, odczytać tekst wspaniały. Definicję sumienia. Sumienie, jak uczy II Sobór Watykański, jest najskrytszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. W nim pozostaje on sam z Bogiem, którego głos rozbrzmiewa w jego wnętrzu. W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie daje, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos, nawołując go zawsze do miłowania i czynienia dobra oraz unikania zła tam, gdzie należy, rozbrzmiewa we wnętrzu człowieka. Czyń to, tamtego unikaj. Człowiek bowiem ma w sercu wpisane przez Boga prawo. Posłuszeństwo temu prawu stanowi właśnie o jego godności i według niego on sam będzie osądzony. Czyli tutaj, drodzy Państwo, co to oznacza? To oznacza, że sumienie człowieka nie jest puste. A w jakie treści wyposażył Bóg Stwórca sumienie człowieka, czyli ten rozum praktyczny, prawno-moralny człowieka?
a właśnie w zasady moralne, w prawo naturalne, czyli między innymi w zasady dekalogu. I to jest, drodzy Państwo, własność naszej natury. I jak się okazuje, nawet w naszej katolickiej Polsce, gdzie rzekomo mamy tylu prawicowych polityków, co jaki mamy, drodzy Państwo, problem obiektywny? A mianowicie tego typu, że nawet nasi najlepsi politycy sądzą, że dekalog to jest prezent Boga otrzymany w akcie przyjmowania sakramentu Chrztu Świętego. Nieprawda. Wielki błąd. A jeżeli ktoś by, wiedząc o tym, to powtarzał, to by zakłamywał nas wewnątrz naszego katolickiego świata w Polsce. Otóż, drodzy Państwo, z całą mocą powiedzmy sobie na nowo, że dekalog i cała bytowość prawa naturalnego są wpisane przez Boga stwarzającego człowieka. Ale kiedy? W momencie jego poczęcia w łonie matki. Zapamiętajmy sobie, drodzy Państwo, prawo naturalne, chrzest święty jako sakrament święty nie ma nic wspólnego z prawem naturalnym. To jest zupełnie inny akt. A w akcie stworzenia, Bóg stwarzając osobiście naszą duszę i ducha, czyli nasz rozum, Bóg w akcie stworzenia daruje nam to bogactwo treściowe prawa naturalnego, czyli dekalogu. Dlatego błagam was, nikomu nie wierzcie. Nawet żeby był aniołem, kto by twierdził, że dekalog to jest owocem Chrztu Świętego, czy owocem wiary chrześcijańskiej. A zatem pytanie o prawo fundamentalne człowieka do życia jest prawem światopoglądowym. Drodzy Państwo, upomnijcie w imię Boga Najwyższego każdego polityka, żeby był z niewiadomo nawet najświętszej partii. Jeżeli będzie klasyfikował prawo do życia jako prawo światopoglądowe, deprawuje cały naród. A jeżeli by to czynił polityk polski, deprawuje całą Polskę. Prawo do życia nie ma, drodzy Państwo, ze światopoglądem nic wspólnego. Ma wspólnego z prawem, z naturą człowieka jako człowieka. Dlatego wszyscy, nawet najwięksi demagodzy na ziemi polskiej, mają w swoim sumieniu to prawo wpisane. Ale oczywiście to, co Jan Paweł II niezmordowanie nam mówił, nie tylko w Skoczowie i w innych miejscach, że powinniśmy pracować nad kształtowaniem sumień. Drodzy Państwo, jakie to jest ważne. Jakie to jest ważne. Chcę wam powiedzieć w tych dniach, jak się łamie sumienia i w naszej umiłowanej Polsce, i w Unii Europejskiej, i jak słyszę w Izraelu, i jak słyszę w USA. Przecież wielkim dramatem USA sprawiedliwego sędziego na procesie norymberskim jest, począwszy od lat 50., zamieranie prawa naturalnego. I to, co słyszymy, co przedstawiciele USA nam mówią w kwestii prześladowania Żydów w okresie II wojny światowej, to jest dowodem, wręcz koroną galimatiasu prawa amerykańskiego w odniesieniu do prawa obiektywnych, uniwersalnych, absolutnie wiążących regulacji czy norm, czy zasad prawno-naturalnych. USA jest zagubione. Jeżeli jego rzecznik w kwestii prześladowania Żydów tak mówi. Dlatego też widzimy, drodzy Państwo, że nie wystarczy powołać się na sumienie jako sumienie.
Tak jak nie wystarczy, drodzy Państwo, powołać się na prawo jako prawo. Trzeba się powoływać na prawe prawo, słuszne prawo, sprawiedliwe prawo, tak, zawsze i wszędzie. Trzeba się powoływać, drodzy Państwo, na sumienie, tak, ale prawe, uformowane, czyli zogniskowane, drodzy Państwo, i zadomowiające prawo naturalne. Tak, tylko na takie sumienie wolno i należy się powoływać. Ale jak słyszycie Państwo, że ktoś się po prostu na swoje sumienie powołuje, a przepraszam, proszę przemiłej Pani, a niech nam Pani opowie, a jakie ma Pani sumienie? Albo Pan przeuroczy, czy mu na imię Adam, czy inaczej, ale Panie Adamie, na jakie Ty się sumienie powołujesz? Przecież, kochani Państwo, pamiętajmy, diabeł ma też sumienie. I we wszystkich swoich aktów powołuje się na swoje diabelskie sumienie. I jakie są tego efekty? Diabelskie i piekielne. My, architektami piekła, jako świadomi, światli Polacy, nigdy nie będziemy i nigdy nie pozwolimy, żeby ktokolwiek i gdziekolwiek nas redukował jako Polaków sumienia do architektów piekła. Przeciwko wszystkim wystąpimy, kimkolwiek oni się chcą zwać czy nazywać i skądkolwiek przychodzić. No tak, można zapytać pewną panią, jakie pani ma sumienia, a w dobrym stanie, bo dawno nieużywane, prawda? Księże profesorze, w Polsce i na całym świecie jest gigantyczna produkcja prawa. Ja jako dziennikarz obserwuję pracę Sejmu i co dwa tygodnie, kiedy jest posiedzenie Sejmu, kolejne ustawy wpływają, procedowane są czasami do pierwszej w nocy, do drugiej w nocy. Tego jest bardzo dużo. I pytanie, czy ta ilość, jak przychodzi w jakość, czy ona przychodzi w jakość i jaka ta jakość jest, prawda? Czy to jest rzeczywiście prawo moralne? Dlaczego, drodzy Państwo, ta teza, którą też ksiądz prałat Słado porusza i analizuje, dlaczego ona jest taka ważna? Kiedy, kochani Państwo, prawo się zatraca w ilości? Wtedy, kiedy zaufa ślepo starej dialektycznej zasadzie Hegla czy Karla Marksa, że ilość na pewnym etapie swojego istnienia przechodzi w jakość. Kiedy, drodzy Państwo, mamy z potopem w rozwoju prawa cywilnego do czynienia? Kiedy to prawo nie ma zasad. Najdelikatniej mówiąc, nasze dzisiejsze prawo cywilne w Rzeczypospolitej Polskiej ma jedną główną przyczynę swojej lawinowości ustaw, rozporządzeń. Nasze prawo cywilne w Rzeczypospolitej Polskiej, drodzy Państwo, nie ma zasad. A kiedy prawo cywilne polskie miałoby zasady? Kiedy by wyartykułowało, że jego fundamentem i źródłem wszystkich regulacji prawno-cywilnych w Rzeczypospolitej Polskiej jest prawo naturalne. Tego w naszym porządku konstytucyjnym nie ma. My mamy, drodzy Państwo, kilka szczątków prawno-naturalnych w naszej polskiej konstytucji. Ale dlaczego ona nie ustawia nam
i w ogóle tysięcy, całych tysięcy ustaw my nie potrzebujemy. My dlatego zatracamy się w cywilistyce RP w ilości, ponieważ nie mamy jakości prawno-naturalnego fundamentu. I w związku z tym nie zdziwmy się, drodzy Państwo, jeżeli w świetle naszych regulacji prawnych Rzeczypospolitej Polskiej nie będziemy się mogli albo dzisiaj w nocy, albo jutro obronić przed zarzutem globalnym, że jesteśmy sprawcami II wojny światowej. Proszę mi wierzyć, że obecna dyskusja zmierza prostą drogą, i ona jest bardzo nawet krótka, do tego, żeby całą winę nie tylko za prześladowanie Żydów, ale za wszystkich, którzy zginęli, czyli prawie 60 milionów istnień ludzkich w czasie II wojny światowej. Że narody świata, jeżeli nie będziemy prawi i mądrzy, obwinią Polskę za te ofiary. Dyskusja światowa zmierza, żeby znaleźć kozła ofiarnego, tak jak już wielokrotnie wiemy, że tragizmy ludzkości poszukiwały kozłów ofiarnych. I my tylko z tej racji, że nie mamy najlepszego narzędzia, czyli prawa naturalnego, my nie jesteśmy dzisiaj w stanie sprostać, ja bym powiedział, że dziecinnie skonstruowanym zarzutom przeciwko Polsce, państwu i narodowi. A jeżeli odnowimy nasze prawo polskie na fundamencie prawa naturalnego, to, drodzy Państwo, to Polska także w tych dniach i w następnych, my po prostu z dziecinną łatwością będziemy mogli każdego typu dialektykę w prawie zdemaskować, ukazać, co tam jest prawdziwego, co fałszywego, co sprawiedliwego, co zbrodniczego, co oszczerczego. A my, najdelikatniej mówiąc, kochani Państwo, tak nam opróżniono cywilistykę w RP, żeby nas z najprostszymi zarzutami ze strony zewnętrznej państwa polskiego sobie nie radzimy. Zresztą na własne życzenie. Bo od 1989 roku skutecznie nam zrelatywizowano prawo jako najważniejszy oręż, drodzy Państwo, w stabilizowaniu struktur państwa. Czyli innymi słowy, jak najłatwiej w sensie prawnym zniewolić państwo, odciąć go od najbardziej życiodajnych pokładów prawości, czyli od prawa naturalnego. I muszę powiedzieć, że jakkolwiek komuniści PRL-owscy tyle dziesięcioleci się męczyli, jak to zrobić z tymi mądrymi Polakami, nie dali rady. A tutaj architekci modernizmu genialnie nas w paru latach odcięto od prawa naturalnego, od prawa wiecznego. I tak jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś mówi, a prawo naturalne, a to jest ten światopogląd chrześcijański. Ale ja jestem urzędnikiem państwa, Sejmu, Senatu. Ja jestem urzędnikiem, a przecież urzędnik RP nie powinien mieć nic wspólnego ze światopoglądowością, religijnością. Ja ją mam, ale w mojej zakrystii. Ja ją mam, ale w domu. Oczywiście jestem nawet wzorowym katolikiem, a nawet przystępuję do Komunii Świętej na oczach całego narodu i państwa. To kpina. To kpina sprawa. Ale przede wszystkim, kochani Państwo, gdyby to było kpiną sprawa,
to jeszcze moglibyśmy przeżyć jako Polacy. To jest bluźnierstwo. To jest jedna z najcięższych kategorii grzechowych. I każdy poseł czy senator, kto tak twierdzi, powinien natychmiast iść do spowiedzi świętej, że deprawuje cały naród. Nie pozwólmy się, drodzy Państwo, deprawować i wcisnąć z najważniejszym prawem Boga i prawem naturalnym, wcisnąć do jakiegoś zaścianka. Najświetlejszymi istotami ludzkimi w prawie są tylko takie, które są bogobojne i prawnonaturalne. Dlatego też, kochani Państwo, czy święty Tomasz, czy już Arystoteles, czy inni powiedzieli, że prawo jest o tyle prawem, o ile jest zgodne z prawym rozumem. Trzeba w rozum zainwestować. A kochani Państwo, znowu powróćmy. Dlaczego polskie prawo jest takie bezradne? Takie rozwodnione. Dlaczego? Bo przeciętny student prawa polskiego o istnieniu rozumu prawego jako racji prawa nigdy nie słyszy. Tak jak medycyna polska nigdy nie mówi o zasadzie życia, prawie nigdy, w studiach medycyny, że w tym ciele, które widzę jako lekarz, badam, tnę, wycinam, jest zasada życia wszystkich organów, czyli dusza i duch ludzki. Tak, kochani Państwo, nam chirurgią modernistyczną wycięto z prawie wszystkich umysłów polskich prawników. Wycięto rację prawa. Przecież, kochani Państwo, w dyskusjach prawniczych, prawnych, czy w Sejmie i Senacie, kiedy pada temat prawego rozumu? Przecież pewnie żaden z naszych posłów czy senatorów nie słyszał o tym, że taki byt istnieje podczas swoich studiów prawa. To jak dzisiaj poseł czy senator RP może się w sposób świadomy powołać na prawy rozum i nie deformować narodu jakimiś światopoglądowymi naleciałościami tych dziwacznych Polaków, obywateli pochodzących przeważnie z progów katolickiego kościoła rzymskiego? I tak się u nas, drodzy Państwo, przepraszam za to wyrażenie, ja tak osobiście boleję, że naszej racjonalności prawnej brakuje elementarza filozoficznego. Przecież kiedy my słyszymy, żeby którykolwiek z prawników polskich, jakiejkolwiek prowiniencji czy partii politycznej, żeby on się powołał przed narodem na prawy rozum i żeby narodowi wyjaśnił, co to znaczy. My jesteśmy, drodzy Państwo, ogołoceni. My nie mamy takich umysłów, bo chirurgia pozytywizmu prawnego wycięła z każdego studiującego prawo rozum prawy. Dostępu do niego przeciętny prawnik polski nie ma żadnego. Dlatego też, kochani, powiedzieć filozofowi prawa, a ja jestem ostatnim z filozofów prawa na całym globie. Ale chcę wam, kochani, powiedzieć, że jak ja słyszę o reformie w prawie polskim, nie słysząc, że na wydziały prawa w Polsce powraca rozum prawy, którego trzeba racjonalnie i z odpowiednim warsztatem naukowości wykształcić, to są mrzonki, to są obietnice bez pokrycia. Takie reformy nie mają żadnej wartości.
One są tak samo płynne, jak istota naszego polskiego prawa. Bez fundamentu prawno-naturalnego i prawa wiecznego. I kochani Państwo, Sokrates na sądzie narodu polskiego wystąpi jako sędzia. Bo on jako poganin dokopał się na rynku ateńskim, pracując racjonalnie swoim naturalnym rozumem do tego, że istnieje ostatecznie rozum wieczny i że to jest miara dla wszelkiej prawości jako prawości w życiu ludzkim. A my dzisiaj z ust posłów katolickich RP, senatorów RP, bo tacy się też zdarzają, słyszymy, że kwestię prawa wiecznego czy boskiego i naturalnego należy zaklasyfikować do zakrystii kościelnej, a niedługo jeszcze już i kościelnych naszych polskich pozbawią nawet i tego bogactwa. Dlatego też, kochani Państwo, tutaj widzimy, że, i tutaj bardzo ciekawe, jeżeli pan redaktor pozwoli, a mianowicie, wiecie Państwo, co się stało na procesie norymberskim? Stała się bardzo ciekawa rzecz. Otóż sprawiedliwi sędziowie w Norymberdze uznali takie organizacje, oczywiście jak NSDAP, Gestapo, SD i SS, za zbrodnicze z natury swojej. A pamiętacie Państwo, że Trybunał w Norymberdze, wojskowy Trybunał w Norymberdze nie uznał III Rzeszy Niemieckiej za zbrodniczą instytucję w istocie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze tamci sędziowie, którzy byli wyznaczeni i ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Francji, co, o czym oni byli przekonani? Że państwo, niezależnie od tego, jakie zło, jaka nieprawość może się pod jego szyldem pojawić, ale nigdy państwa jako państwa nie można, nie powinno się uznać za zbrodniczą instytucję w jego naturze. Dlaczego? Bo państwo, drodzy państwo, w naturze swojej jest cudną, od Boga ludzkości podarowaną instytucją. Dlatego też proszę zobaczyć, dlaczego Trybunał w Norymberdze mógł poczynić takie zasadne rozróżnienie, że tamte organizacje w ich naturze uznał za zbrodnicze, a nie uznał III Rzeszy Niemieckiej jako państwa za zbrodniczą instytucję w istocie. Bo żadne państwo, kochani, nie jest jako państwo zbrodnicze w swojej naturze. Tylko każde państwo jako państwo jest w swojej naturze dobre. Ale ktoś może nadużyć dobroci bytu państwa i może deprawować obywateli. Nawet niektórych z nich zabijając. Dlatego też, i to jest ciekawe, a myślę, że nam się przyda, drodzy Państwo, w tym, bo może pytania będą jeszcze. I kochani Państwo, ale przeczytam tylko taki, jak wiemy, że wtedy opracowano pewne zasady norymberskie przez ten wojskowy trybunał. I między innymi jedna z zasad brzmi następująco. Pełnione funkcje państwowe nie zwalniają od odpowiedzialności przed międzynarodowymi sądami karnymi. Działania na rozkaz, na które, jak wiemy, że powoływali się ci najwyżsi przedstawiciele III Rzeszy Niemieckiej, że działali w imieniu państwa i prawa i w całej sumienności chcieli je spełniać, działali na rozkaz. I otóż prawo naturalne, to jest jeden z aspektów, mówi, a to jest sformułowane w jednej z tych zasad norymberskich, działania na rozkaz
nie stanowi czynnika zwalniającego z odpowiedzialności za popełnione czyny. Bo ostatecznie człowiek w swoim sumieniu musi właśnie to ustalić. I co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli jesteśmy przy tym punkcie. Kochani Państwo, w świetle prawa międzynarodowego, które między innymi trzecia państwo pruskie jeszcze właśnie ratyfikowało przed trzecią Rzeszą Niemiecką, jest to i później te procesy w rozwoju prawa międzynarodowego i proces norymberski tutaj bardzo dużo uczynił. Drodzy Państwo, odpowiedzialność za cały wymiar prawno-moralny w państwie przejmuje okupant. Czyli jeżeli ktoś nas, Polaków, dzisiaj pyta, gdzie byliście, co robiliście w państwie, którego nie mieliście, jest to już sama rzecz ze siebie absurdalną. Ponieważ w świetle różnych konwencji haskich, genewskich i procesu norymberskiego, drodzy Państwo, całą odpowiedzialność za to, co działo się na obecnych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, ponosi okupant. I co ciekawe, z jakim gigantycznym rozmiarem niedouczenia, ignorancji mamy do czynienia nie tylko w światowych mediach, ale w światowej polityce. Otóż, kochani Państwo, na jakim terenie wybudowano Auschwitz-Birkenau? Auschwitz-Birkenau wybudowano na terenach III Rzeszy Niemieckiej. Dlatego też, kochani Państwo, postawienie narodowi polskiemu tego zarzutu jest nie tylko w najwyższym stopniu niesprawiedliwe, lecz każdy, kto ten zarzut chciałby postawić naszemu narodowi, jest zhańbiony w swojej podmiotowości prawno-moralnej do cna. Nie można się bardziej zhańbić, jak właśnie wypowiadając taki zarzut pod adresem nas, Polaków, którzy byliśmy całkowicie odcięci od podmiotowości państwowej i od podmiotowości prawnej w naszym państwie w okresie okupacji przez III Rzeszę Niemiecką, czy w takiej, czy w innej formie, czy w części wcielonej do Rzeszy, czy w części, która była okupacją, terenem okupacji przez III Rzeszę Niemiecką. Księże profesorze, jest już godzina 18:17, a nasze założenie było takie, że do 18:00 kończymy wykład. Tak. Proszę mnie dyscyplinować, drogi panie redaktor. Więc nie wiem, może jednak przejdziemy do pytań. Tak, dobrze? Tak, jak najbardziej. Szczęść Boże Państwu, ponieważ jest taki moment, w którym dziękujemy pięknie księdzu Tadeuszowi Guzowi, że zawsze jest taki wierny tym naszym spotkaniom i możemy się z nim spotkać. Ale jest też jeszcze tutaj z nami osoba, która współtłumaczyła książkę, o której dzisiaj mówimy, Sprzeciw sumienia lub Obowiązek nieposłuszeństwa. Chciałbym Państwu przedstawić panią Agnieszkę Madej-Przybylską, gdybym mogła tutaj podejść. Przetłumaczyła większość. Dziękuję serdecznie. Pani Agnieszka, pierwszy raz dzisiaj zobaczyłam panią Agnieszkę, jest współtłumaczem. Może nam słówko o sobie powie. Tak. I tłumaczyła również pani Stefania Wilczyńska, którą ja poznałam 10 lat temu. Nie widziałam jej na oczy, ale bardzo mi pomagała przy moim doktoracie i pisała przeróżne wspaniałe listy, również w języku francuskim. Nie ma jej tutaj, ale chciałabym, żeby państwo wiedzieli, że te osoby są bardzo szlachetne i naprawdę zawsze takie bardzo pomocne. Pani Agnieszko, serdecznie dziękuję. Może pani króciutko coś o sobie powie, a ja jeszcze potem skorzystam z okazji i zapytam księdza Tadeusza o jedną sprawę, bo ona jest bardzo ważna.
Dobry wieczór, szanowni państwo. Tak jak powiedziała pani Aldona, ja współtłumaczyłam tę książkę wraz ze swoją wspaniałą koleżanką, panią Stefanią Wilczyńską, która nie może tutaj być ze względów zdrowotnych. Może zamiast powiedzenia kilku słów o sobie, powiem o tej pracy, która była niezwykle ciekawa. To była lektura niezwykle aktywizująca, ponieważ kwestia sprzeciwu sumienia dotyczy nas wszystkich, prawda? Codziennie stajemy przed wyborami, dokonujemy w swoich myślach czasem bolesnych i trudnych decyzji. I właściwie chyba jesteśmy zmuszeni ich dokonywać, jesteśmy zmuszeni to robić, żeby to sumienie było dobre, prawda? Żeby mieć dobre sumienie. I z drugiej strony była też bardzo poznawcza ta lektura i ta praca nad tłumaczeniem, bo pokazała, że dotyczy to ludzi na przestrzeni wszystkich lat, prawda? Dotyczy to Antygony, dotyczy to Sokratesa, dotyczy to tych położnych, o których relacje znajdziemy w Starym Testamencie. I to pokazuje w taki cudowny sposób, że Bóg wszystko tak świetnie, wspaniale uczynił i włożył wieczność w nasze serca. I to była naprawdę cudowna przygoda. Bardzo dziękuję za to, że mogłam ją tłumaczyć, tę broszurę, to opracowanie. I bardzo się z tego cieszę. Chciałam powiedzieć, że pani Agnieszka również korespondowała z autorem, poznała autora, a ja jeszcze kilka słów o autorze, którego czytelnicy wydawnictwa Sióstr Loretanek znają już z dwóch pozycji, mianowicie między aborcją a antykoncepcją granica cieńsza niż myślisz. To jest bardzo pożyteczna pozycja i serdecznie państwu polecam, ale również Siły dobra wyzwolić dla rodziny. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, że autor dotarł do nas dzięki pani Margaret Peters, której książki tutaj również siostry przywiozły ze sobą, o której już troszkę państwo wiedzą. Natomiast ponieważ niedawno publiczność mogła usłyszeć bardzo negatywną opinię o pracy pani Margaret Peters, ja jej tutaj nie przytoczę, ale ponieważ to zdanie wygłosiła osoba, która bardzo jest teraz popularna, to ja chciałabym prosić księdza Tadeusza Guza, który jest autorem wstępu do publikacji dwóch pani Margaret Peters, żeby może zajął stanowisko, ponieważ w mojej opinii to było zniesławienie, a ja mogę powiedzieć, że dzięki Margaret Peters ja mogę bardzo odważnie pisać do naszego dziennika. Tutaj pani Ewa Nowina-Konopczyna jest z nami. Serdecznie witam pani Ewo. I traktuję to jako swoją misję, ponieważ jako prawnik nie byłam świadoma tego w swoim czasie, że rzeczywiście tam, gdzie mamy do czynienia z językiem prawnym, to właśnie te rzeczy, o których ksiądz profesor Tadeusz Głos mówił, to znaczy zamiana języka na jakiś inny język. Pozornie mamy do czynienia z językiem polskim, ale tak naprawdę to są pewnego rodzaju konstrukty, które wprowadzają nam totalitaryzm. Także księże Tadeuszu, takie króciutkie słówko. Ja się nie umawiałam z księdzem Tadeuszem, ale pomyślałam sobie, że ponieważ sprawa jest bardzo świeża i może się rozpowszechnić w internecie, bo odsłon jest dużo i w pierwszych słowach tego wykładu tej osoby to zniesławienie padło, to moim obowiązkiem jest to, żeby obronić dobre imię właśnie Margaret Peters, która wykonała tytaniczną pracę, która pracowała trochę z inspiracji Jana Pawła II, która pracowała również w ukryciu, pytała agentów zmian podczas konferencji ONZ-owskich. I teraz, jeżeli ktoś mówi, że ta praca daje fałszywy obraz rzeczywistości, to ja mogę powiedzieć, że będę jej broniła. Natomiast proszę o zabranie głosu w tej sprawie. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Ja mogę, drodzy państwo, zaświadczyć, że rozprawa pani Margaret Peters to była moim takim osobistym najgłębszym oczekiwaniem, wręcz marzeniem dla mnie jako filozofa. Dlaczego? Ponieważ moje rozprawy z ideologiami są wiadome z pozycji warsztatu filozofii. I staram się wszystkie zagadnienia tak traktować z pozycji tego warsztatu naukowego, który zdobywałem tutaj w Polsce i
który był kształtowany także dalece w oparciu o prawie że wyłącznie materiały źródłowe w Niemczech zachodnich. Stąd też wiadomo, że ja muszę pracować i jeśli chodzi o kształt języka czy metody pracy na sposób filozofii. Ale pragnieniem filozofa jest to, żeby ktoś, świetny diagnostyk, przetłumaczył niejako tego typu analizy filozoficzne, których ja dokonywałem w Niemczech Zachodnich i tutaj w Polsce, na język konkretny. Na to, żeby całą politykę światową i wszystko to, co się dzieje na przykład w prawie, w rozwoju prawa dzisiaj europejskiego czy światowego, żeby to ukazać w takiej syntetycznej pozycji. I chcę Państwu powiedzieć, że zarówno w zachodniej literaturze, jak też i w literaturze tutaj polskiej czy Europy Środkowej, nie znajduję osobiście drugiej takiej na swój sposób genialnej pozycji, która nam w sposób bardzo przystępny, niesamowicie konkretny i nieprawdopodobnie precyzyjny ukazuje wszystkie zagadnienia, te najważniejsze współczesności, przed którymi my stajemy, i Polska, i wszystkie narody Europy, i całego globu. Świetna pozycja, wspaniały autor. Tylko mogę Państwu takiego autora ze wszechmiar, tak z mojej pozycji, polecić i podziękować, że pani Margaret Peters olbrzymi trud włożyła, żeby nam w pigułce zaprezentować to, co się na forach największych i najważniejszych współczesnego globu dzieje. Więc dzień dobry Państwu, Zenon Nowak, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Ja chciałem powiedzieć, że jestem też akredytowanym dziennikarzem w Sejmie i tak jak już ksiądz mówił, jak odbywają się głosowania dzisiaj w Sejmie, to głosowania wielokrotnie odbywają się tak, że posłowie nie wiedzą, za jaką ustawą głosują. Praktycznie jest dyscyplina partyjna, ręka w górę i w tym momencie jeden, który prowadzi klub dany, podnosi rękę i pozostali posłowie w tym momencie głosują na tak albo na nie. I jak mamy tworzyć prawo? Po prostu to prawo jest tak tworzone, że jednocześnie jest nieraz niezgodne z konstytucją. I chciałem na to zwrócić po prostu księdzu profesorowi uwagę. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Ja może tylko taka delikatna uwaga, że wiecie Państwo, co do samego sposobu można przyjąć niekiedy taką kulturę, bo wiemy, że tych spraw czy odpowiedzialność, powiedzmy, że przeciętnego posła i senatora w RP jest bardzo duża. Stawia się im bardzo duże wymagania i uważam, że bardzo słusznie to wymaga z ich pozycji. I teraz, kochani Państwo, gdybyśmy mieli świetnie przygotowaną racjonalność taką prawną i prawniczą, że powiedzmy ktoś jeden zaświadcza za sprawę, po prostu gwarantuje, że to jest prawa rzecz, to ja w samym sposobie informowania, że słuchajcie Państwo, koledzy, koleżanki z danej partii, prosimy o zagłosowanie, bo sprawa jest rzetelnie przygotowana. To ja w samym sposobie bym nie widział tutaj problemów, bo rzeczywiście może i obiektywnie niejednokrotnie poseł czy senator RP jest po prostu, to stoi poza jego realnymi możliwościami. Ale kochani Państwo, to co starałem się wyartykułować i myślę, że to, co Państwo także, bardzo dziękujemy za
też ten głos i pani doktor Aldony. To, co państwo także i rozumiecie, i tak sercem też przenikacie, że my mamy dzisiaj zasadnicze problemy ze sformułowaniem tego, co jest prawe. Tak dalece mamy zrelatywizowane prawo jako prawo. A ta relatywizacja tylko dlatego się powiodła, ponieważ, drodzy państwo, od 1946 roku nam jako państwu polskiemu zakazano kształcić Polaków filozoficznie, czyli, a państwo wiecie, że racjonalność narodu rozstrzyga się na płaszczyźnie jego edukacji filozoficznej. My nie rozstrzygniemy, drodzy państwo, racjonalności polskiej na płaszczyźnie filologii. Żeby nie wiem, jakie były te filologie. My możemy mieć filologów polskich geniuszy, ale jeżeli filolog polski, geniusz w dziedzinie filologii, nie ma do dyspozycji filozofa, który mu dopomoże ustawić jego warsztat filologiczny na fundamencie filozofii, czyli racjonalności jako racjonalności, no to cóż, co pozostaje takiemu geniuszowi polskiemu filologowi? Co mu pozostaje? Nic innego jak przekazywać wiedzę o języku polskim w sensie ilościowym, gramatycznym, bo więcej możliwości taki filolog genialny polski nie ma. Albo na przykład, jeżeli ktoś się zabiera za kształcenie biologii, fizyki, chemii, no cóż, co czynią wszystkie nauki przyrodnicze razem wzięte? One próbują opisać rzeczywistość w danym aspekcie, na gruncie warsztatu, który reprezentują. Ale czego takie nauki nie mają do dyspozycji, jeżeli racjonalność ucznia, czy studenta, czy profesora chemii, fizyki i biologii, czy medycyny nie jest ukształtowana filozoficznie? To ta wiedza, kochani, dokładnie odpowiada strukturom modernizmu czy postmodernizmu. Ta wiedza jest fragmentem. Państwo wiecie, że gdybyśmy odcięli rękę i powiedzieli jej tutaj, pójdź do grobu księdza Jerzego. Każdy by nam pokazał tak, stuknij się w odpowiednie miejsce. Tak samo jest, kochani, z wiedzą czy z kształceniem, edukacją fragmentaryczną, koncentrującą się na przekazaniu fragmentarycznej wiedzy. Drodzy państwo, przepraszam, może uznacie mnie za niesamowitego zuchwalcę, ale nasza edukacja jest przynajmniej tak samo rozbita, jak nasze prawo polskie. Co najmniej. Dlaczego? Bo zarówno prawnicy, jak też i ludzie różnych nauk, dyscyplin, oni nie mają, kochani państwo, podstawowego warsztatu filozoficznego. Proszę mi wierzyć, że jak człowiek słyszy, co mówi jakiś fizyk, biolog, czy no to gdybym go wprowadził w elementarne płaszczyzny warsztatu klasycznie filozoficznego, on by dopiero poczuł, zrozumiał, czym jest nauka biologii, chemii, fizyki, czyli nauki przyrodnicze. Czyli, kochani państwo, a widzicie, że nieraz teologowie się też różnie wysławiają i wypowiadają. I nawet mnie proszono, żebym zajął stanowisko względem pewnych teologów, ale ja, kochani państwo, ja mogę powiedzieć, że teolog będzie tak dalece genialnym teologiem, jak dalece on najpierw w ogóle
z pozycji warsztatu filozoficznego pozwoli sobie ustawić myślenie. Teolog, geniusz, kochani państwo, który nie ma elementarnego warsztatu filozoficznego, będzie jednym z największych deprawatorów ludzkości. A takich teologów, kochani państwo, mamy tabuny. Tabuny całe. Dlaczego? Bo teologia odcięta od filozofii, ona przestaje być nauką. Ona staje się zlepkiem światopoglądowych, subiektywistycznych przekonań. A kochani państwo, jeżeli teologia chce mieć ambicje naukowe, czyli taką racjonalność, która wytrzyma każde kryterium naukowości, prawdziwej naukowości, to teologia musi być osadzona w filozofii. A z czego to, kochani państwo, wynika? Że podmiotem nauki może być tylko człowiek rozumny. A który warsztat ustawia rozumność? Nie teologia, nie nauki prawne, nie nauki matematyczne, techniczne, przyrodnicze. Racjonalność człowieka jako człowieka ustawia, bo ma do tego odpowiedni warsztat, metody i dostęp do rzeczywistości, filozofia. Dlatego wiecie państwo, co się powiodło? Powiódł się dyktat Stalina, przekazany narodowi polskiemu przez Bieruta, żeby odciąć Polaków od kształcenia filozoficznego. I my, kochani państwo, no jesteśmy cudnym narodem. No, tak jak wiecie i znacie tę moją pierwotną miłość do mojego narodu, bo ja tylko tak mogę się ustosunkowywać. Zresztą, jakbyście mnie zapytali o to, jaki jest mój stosunek do narodu Izraela czy innych narodów, Niemców, Rosjan, to samo wam powiem, że te narody są przedmiotem mojej prawdziwej miłości. Ale, kochani państwo, ja powiem wam szczerze, że jeżeli myślę o Polsce, o narodzie polskim, że jego jeszcze jest tyle i że on ma jeszcze tyle dobra, prawdy, to ja to klasyfikuję jako jeden z najdoskonalszych, większych, najwspanialszych cudów Boga. Bo praktycznie Polski przy takim zabiegu, żeby rozum polski odciąć od filozofii, nas już jako Polski na mapie nie powinno być. A jednak istniejemy. Ale kochani państwo, i będziemy istnieć. Ale rozumiecie, kochani państwo, dlaczego ja jestem taki szczęśliwy i tego wieczoru, i jak wiecie, że te spotkania w Amikusie, ojciec dyrektor Tadeusz ma piękne studio i wspaniałym jest mężem Bożym dla Polski, ale spotkania w Amikusie mają swoją niepowtarzalność. Tylko tutaj przy grobie księdza Jerzego można przeżyć takie spotkania, spotkać się z takim narodem. I jesteście wspaniali, ale kochani państwo, błagam was, inwestujmy w ustawienie naszej polskiej racjonalności. Bo powiem wam, że jeżeli nie zdecydujemy się na ten krok jako państwo polskie, Kościół w Polsce i naród polski, to z nas pozostaną po naszych albo jeszcze za naszych pokoleń strzępy. Wiecie, kochani, że niektórych narodów nie ma. Nie ma nawet śladu po nich. Dlaczego? Bo nie postawiły między innymi na kształtowanie naszej racjonalności. A ktoś by powiedział, a nie wystarczy nam wiara święta. Mówię wam dzisiaj, kochani, nie wystarczy. Dlaczego? Bo katolicka zasada brzmi gratia sub ponit naturam. Łaska zakłada naturę.
Czyli jaki będziemy mieć rozum, takimi będziemy katolikami, najkrócej mówiąc. Czyli jakim będzie polski katolicyzm, czy jakim jest, mniej więcej tego typu, jakiego typu mamy racjonalność. A jeżeli na palcach jednej ręki mogę liczyć tych, którzy wiedzą o tym, że mają rozum, ale dzisiejszego wieczoru ich przybyła cała masa i to dzięki Państwu, to kochani Państwo, to rozumiecie, jak można manipulować tego typu racjonalnością, którą udało się wrogom Polski sprowadzić prawie że do czystej emocjonalności. Dlatego też, kochani Państwo, stawiajmy na to nasze polskie, słowiańskie serce, ale ono, tak jak pamiętamy, że Salomon modlił się do Boga Przenajświętszego o mądre serce, czyli o serce rozumne, o serce prawe, o serce mądre, czyli o co się modlił Salomon? O rozum, który pozwala się kształtować boskiej mądrości we wszystkim, co stanowi o jego racjonalności. Dlatego Polska jest i będzie wielka, jeżeli będzie wielka rozumem. Dlatego stawiajmy, kochani, na rozum. A z takimi zarzutami, jakie nam stawia Izrael czy USA, rzekomo supermocarstwa, możemy sobie z dziecinną łatwością poradzić i nie bójcie się, że pozwolimy na to, żeby ktokolwiek poniewierał naszą godnością, świętością, ofiarnością, gotowością do ratowania każdego jako bliźniego za cenę własnej śmierci. Tego Izraelowi czy USA odebrać sobie nie pozwolimy. Cześć Boże. Ja mam takie krótkie pytanie, na które ksiądz profesor właściwie trochę już odpowiedział. Taki cytat z Pisma Świętego. Wszelka władza pochodzi od Boga. Czy możemy, właśnie tak brutalnie powiem, czy możemy powiedzieć, że władza Hitlera też pochodzi od Boga? Zapoś. Kochani Państwo, świetne pytanie. Akurat wpisuje się w obecną debatę. Pismo Święte jest bezbłędne. Czyli władza każda pochodzi od Boga. Bo czym jest, kochani Państwo, władza? To jest zdolność człowieka do działania na zewnątrz naszej własnej bytowości. Czyli każdy akt działania na zewnątrz, co dotyczy drugiego, czy sfery osobowej, czy duchowej, czy materialnej, to wszystko, kochani Państwo, że mogę tego dokonać, czyli na przykład, że mogę podnieść tę książkę, to ostatecznie zdolność ta do operowania tą książką ostatecznie pochodzi od Boga. Dlatego też, kochani Państwo, znowu tutaj, świetnie, że nam siostra na to zwraca uwagę, władza jako zdolność do oddziaływania na zewnątrz, a każdy człowiek to posiada w jakimś sensie, wymiarze. My nie możemy, kochani Państwo, powiedzieć, że to, że mogę podnieść tę książkę albo że mogę być kanclerzem Niemiec, my nie możemy powiedzieć, że władza polityczna w Niemczech i nie jest dobrem. Ale, czyli, kochani Państwo, rozumiemy, że każdy typ władzy, nie tylko państwowej, wszystkiego, pochodzi od Pana Boga. Bo Pan Bóg wpisał nam, w nas, tę zdolność. Proszę zauważyć, mikrofon nie ma żadnej władzy, bo jest podmiotem technicznym. A technika nie ma władzy. Bo kiedy ja mogę mieć władzę? Wtedy, kiedy, kochani Państwo, mam rozum, a mikrofon nie ma rozumu.
Wtedy, kiedy mam wolną wolę, wtedy dopiero otrzymam władzę, a mikrofon nie ma wolnej woli. Dlatego mikrofon nie ma władzy. A że jeżeli jesteśmy przy tym, to pozwolę sobie na króciutkie, kochani państwo, że ja dożyję czasów w moim umiłowanym państwie, w którym światli posłowie RP i senatorowie RP zagłosują za prawami zwierząt. Proszę mi wierzyć, że ja nie wiem, co się dzieje w naszym Sejmie i Senacie. Jaki to jest gigantyczny bałagan. Jak racjonalność polskiego prawodawcy jest zdemolowana. Przecież, kochani państwo, żeby powiedzieć, że jakaś bytowość jest podmiotem prawa, to muszę najpierw stwierdzić, że tam jest racjonalność, rozumność i wolna wola, że to jest byt osobowy. Jak to możliwe, żeby polski Sejm przypisał zwierzętom prawa osobowe, które Bóg zarezerwował dla osób? To jest absurd. My, kochani państwo, staczamy się w przepaść absurdu. Jaka to jest antyracjonalność? Dlatego też, kochani państwo, ale powracając, bo przecież nasza siostra nie może zrozumieć, że ja się wymiguję od odpowiedzi. Czy Hitler, skąd pochodziła władza Hitlera? Skoro teza świętego Pawła Apostoła, który dostąpił osobistego objawienia Jezusa z Nazaretu, brzmi: każda władza pochodzi od Boga. Stąd też każdy podmiot władzy, kochani państwo, otrzymuje władzę od Boga. Dlatego, że Hitler nie ma zdolności do działania od szatana, bo szatan nie stworzył Hitlera w sensie jego bytowości. Ale jaki problem kryje się i o jaką dramaturgię pyta nas siostra? O stosunek Hitlera do władzy. Bo to, że władza, którą sprawuje Hitler, tak jak pamiętamy, Polikarpowi w stosunku do Cezara, nie chodziło o to, żeby zakwestionować władzę, którą Cezar otrzymał od Boga. Polikarpowi chodziło tylko o to, że po pierwsze, że Cezar nie jest Bogiem, więc nie ma władzy boskiej, i Polikarpowi chodziło o to, żeby Cezarowi tylko oddać taki szacunek, jaki mu się należy. I dlatego, kochani państwo, ciekawa rzecz, że była rozmowa wspomniana tych dwóch senatorów rzymskich z Polikarpem, którzy chcieli przekonać Polikarpa, że słuchaj, ty tylko powiedz, że Cezar jest panem, ale ty nie musisz być wewnętrznie o tym przekonany, ale ty tylko powiedz, a to nam wystarczy. A Polikarp mówi: drodzy panowie, ja z wami mogę tutaj rozmawiać, ale ja nie wyjdę i nie powiem, że Cezar jest panem, bo bym zdradził mojego Boga. I w związku z tym, kochani państwo, to, co Hitler czyni z władzą otrzymaną od Boga, to jest kwestia jego osobistego sumienia i osobistego stosunku do daru Bożego, którym jest, kochani państwo, każda, a zatem także i jego władza. Stąd też państwo słyszeliście, co ksiądz prałat Słado napisał i co przypomniał nam tylko z procesu norymberskiego.
No, sprawiedliwi sędziowie w Norymberdze nie zakwestionowali natury państwa III Rzeszy Niemieckiej, bo by złamali prawo naturalne. Ale co zakwestionowali sędziowie słusznie? Zbrodnicze aspekty, organizacje. Są takie organizacje, które bezpośrednio albo pośrednio buduje diabeł. I tym organizacjom winniśmy definitywny i istotny, naturalny sprzeciw. I w związku z tym nie jest taką organizacją państwo, ponieważ państwo, kochani państwo, tak jak i władza, to są bytowości pochodzące bezpośrednio, w sensie formalnym, od Pana Boga. A w sensie materialnym to jest kwestia wyboru. I tutaj trzeba powiedzieć, że wybór Hitlera i NSDAP, on nie dokonał się na obszarach, gdzie większość stanowią katolicy, rzymskokatolicy w Niemczech, tylko tam, gdzie niestety albo inni przedstawiciele różnych odłamów chrześcijaństwa, albo niewierzący żyli czy działali, oni, ich głosami wybrano Führera, który nadużył, powiedzmy sobie jeszcze raz, nadużył w zbrodniczy sposób, bo wykorzystał władzę jako dobrą bytowość do tego, żeby działać na zewnątrz własnej bytowości, do zbrodniczych celów. I to nadużycie jest wyłącznie pochodzenia Hitlera. I to musimy zdecydowanie odrzucić. I jak widzimy, także Izrael, także USA współczesne musimy uczyć takiego ładu i porządku. W przeciwnym razie Izrael doprowadzi do zatraty. Izrael, USA i państwa się zatracą. I narody pogrążą się w przepaściach niesprawiedliwości i bezprawia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słucham. I takie mam wnioski. Mianowicie ksiądz profesor podkreśla rozum. I rozum nas powinien doprowadzić życie do mądrości. A filozofia to jest umiłowanie mądrości. Ale teraz, żeby ten rozum funkcjonował prawidłowo, muszą być zasady logiki zastosowane. U nas w Polsce przede wszystkim zasady logiki są złamane. Zwykła zasada, że dwa sprzeczne zdania nie mogą być prawdziwe, to mi powiedzą, proszę siostry, wszystkie religie są dobre. Wszystkie religie do Boga prowadzą. No jak to? Jedna religia mówi, że człowiek umiera i rodzi się reinkarnacja. Druga religia mówi, postanowiono ludziom raz umrzeć. Jak można powiedzieć, że i to jednakowe? No to już brakuje zwykłej logiki. Więc ja uważam, że zanim sięgniemy po mądrość, przede wszystkim uczmy logiki. I faktycznie logika została zaniedbana, bo była kiedyś już w szkole średniej, potem nie było. I stąd udało się potem zatracić rozum. Logika. Teraz, żeby logika doprowadziła człowieka do prawidłowego wniosku, musi operować przesłankami prawdy. I jeżeli mam prawdę jako podstawę przesłanek, o której logika zaczyna, prawda, mnie prowadzić do jakiegoś filozoficznego wniosku, to te przesłanki muszą rzeczywiście być udowodnione albo przez naukę, tak jak Kopernik udowodnił, że nie Słońce się kręci, tylko Ziemia się kręci, ale miał dowody, a przedtem były teorie różne, nawet filozoficzne, ale błędne, bo nie mieli prawidłowych przesłanek. I jeżeli chodzi z kolei o przykłady, które ksiądz profesor tu cytował, Polikarp czy Machabeusze, ale proszę zwrócić uwagę, że ci ludzie mieli u podstaw objawienie Boże. To nie był tylko ich rozum. Mieli objawienie Boże i na tym objawieniu Bożym
To były ich przesłanki i z tego objawienia Boże wyciągali wniosek, że nawet jeżeli stracę życie, to nie stracę życia wiecznego. I dlatego wydaje mi się, że brakuje właśnie u nas tego kryterium oceny prawdy i nieprawdy. Półprawdy, prawdy, nieprawdy, wszystko jest pomieszane. I tutaj mamy cały ten modernizm. Wszystkie religie dobre, i ta dobra, i ta dobra. Bylebyś był dobrym człowiekiem. Teraz ja pytam, co znaczy być dobrym człowiekiem? Hitler też uważał, że jest dobrym człowiekiem, bo wprowadzi dobrą rasę i świat się rozwinie jako super planeta. Więc słowo dobry czy zły czyn też ma swoje kryteria, czy dobry, czy zły. I właśnie tu znów jest problem Boga. I tu ksiądz profesor często się powołuje na Boga, na to, że Bóg zakodował, ale właśnie ksiądz profesor tą wiarę w Boga ma uzasadnioną. A teraz ludzie błądzą, bo właśnie tej wiary nie mają uzasadnionej. I trzeba właśnie uczyć myślenia logicznego i fakty, które Bóg objawił, wykazywać. I kryterium prawdy objawionej mamy Jezusa Chrystusa. I tu wydaje mi się, że tu jest dopiero to, co Jezus mówi. Ja jestem prawdą, jestem drogą, no i jestem życiem. Tu jest właśnie filar. I tu się powinno ludziom podkreślać, nie ma żadnej takiej religii na świecie, która by była tak logiczna, jak jest logiczna religia katolicka. Nie ma takiej religii na świecie, która by miała założyciela swojej religii tak udowodnionego, że to jest osoba boska, jak nasza religia. Jezus Chrystus w porównaniu z innymi wzorcami niby, jak się u nas tak stawia na równi, Jezus, Budda, Krishna, to człowiek i to człowiek i to człowiek. Jedni uważali, że to Bóg, inni mówili, że to. Dobrze, ale teraz udowodnijcie mi, na jakiej zasadzie ktoś uznaje Buddę za Boga, czy Krishnę za Boga, a na jakiej zasadzie ja uznaję Jezusa za Boga. I Jezus wyraźnie udowodnił swoje bóstwo, dawał dowody czynów. Powiedział, jeżeli nie wierzycie moim słowom, to patrzcie na moje czyny. No weźmy takiego Łazarza, którego Jezus wskrzesza. Ciało gniło, cuchnie, mówiła siostra zmarłego. A Jezus mówi, wyjdź z grobu. No i facet wyszedł. Nie ma takiego założyciela podobnego Jezusowi. I dlatego odrzućmy wszelkie poszukiwania innych jakichś prawd religijnych, bo tu jest filar. I dlatego od tego trzeba zacząć i dalej powoli logicznie myśleć i dochodzić do rozumnej filozofii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy siostrze Michaeli i dziękujemy za świadectwo życia i za taką klarowność. I chcę powiedzieć, że kochani państwo, logika to jedna z dyscyplin filozofii. Ja nie chciałem wchodzić w szczegóły, ale to dlatego, że intuicyjnie rozumiałem, że wspaniała siostra Michaela wystąpi tutaj i nas przywoła do porządku i skonkretyzuje te abstrakcyjne, filozoficzne tezy. Najserdeczniej dziękujemy. I to, kochani państwo, ta kwestia prawdy. Proszę zobaczyć, że ja myślę, że w tych dniach nikt by nie przypuszczał, że od Izraela otrzymamy taki wielki prezent. A mianowicie zwrócenie uwagi na to, żeby móc obiektywnie badać rzeczywistość, jak ja czekałem na to, żeby to stało się faktem. Bo wiemy, kochani, że bardzo wiele faktów, na przykład w nauce, nie można było nazwać po imieniu tylko dlatego, że nie było tego żądania Izraela. Ja nie wiem, czy Kneset, czy rząd Izraela wie, czego dokonał. Bo, kochani państwo, to jest to, o co upomniała się siostra Michaela.
fundament prawdy. I wierzcie mi, jak my Polacy będziemy mądrzy, my zdobędziemy pod pręgierzem Izraela nieprawdopodobną sławę, jakiej nikt nam jeszcze nie zabezpieczył. Dlaczego? W prostym świetle. Wszyscy pytają na całym świecie, ilu Polaków ratowało Żydów, a niektórzy jak ta no ogromnie nieszczęśliwa dziennikarka Reutersa zapytała premiera Morawieckiego, ilu Polaków zabiło Żydów. A ja się pytam, a ilu Żydów uratowało pod pręgierzem kary śmierci Polaków? Ale kochani państwo, ja myślę, że skoro Izrael oczekuje od Polski rzetelnego stosunku do prawdy, nasze pytania pod adresem Izraela się nieprawdopodobnie uwolniły. Na przykład, gdzie Izrael ma podstawy prawne do przywłaszczenia sobie 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej, którzy byli obywatelami II Rzeczypospolitej Polskiej? Gdzie jest podstawa prawna? Gdzie jest jedno oświadczenie Żyda, obywatela polskiego, który napisał, że on nie jest obywatelem polskim? Może Izrael jest taki zapobiegliwy, że przed II wojną światową sobie taki archiwum sporządził. Ale ja się pytam premiera Izraela, czy ma jedno takie oświadczenie, że jeden Żyd, który żył w II RP, nie chce być obywatelem II Rzeczypospolitej. A zatem, kochani państwo, tak jak widzicie, w świetle 2 pytań pod adresem Izraela, Izrael, jeżeli ma rozum, to jest w potrzasku. A jeżeli przedstawiciel Knesetu kształtuje tezę o tym, że Polacy są współwinni eksterminacji Żydów, to nie tylko, że jest rażąco niesprawiedliwe. Taka wypowiedź w ustach Żyda, obywatela Izraela, jest jedną z największych hańb, jaka może dotknąć jego bytowość. Bo żeby narodowi, który był pod okupacją i jako jedyny był skazany na śmierć tylko za to, że podał kromkę Żydowi głodnemu, żeby na taki naród zrzucić takie haniebne kłamstwo, że był współwinny Holokaustu, jest to jedna z największych hańb. I jeżeli Izrael będzie takie hańby produkować, to zhańbi się nieprawdopodobnie. Dlatego, kochani państwo, wierzcie mi, że żądanie prawdy historycznej przez Izrael to jest dla polskiej racji stanu, dla naszej ofiarności, aż do przelewu krwi za tysiące, dziesiątki tysięcy, jeśli nie na przestrzeni kilku wieków, za wielu, wielu Żydów, którzy w Polsce znaleźli wolny, godny dom przed prześladowaniami w Portugalii, w Holandii. Tutaj nie płacili przez wieki podatków. I żeby nasz naród obrzucić takim jednym z największych oszczerstw, jakie można postawić Polakom, to jest typowy, ale tak wyjątkowy przejaw zhańbionego ducha, zdeprawowanego i zakłamanego, że Polska nie może tego pozostawić bez odpowiedniego nazewnictwa. My nie możemy o tym dialogować.
czy Polska była współpracownikiem w kwestii Holokaustu, czy nie. Bo to jest takie kłamstwo, że po prostu ono nie może być przedmiotem dyskusji. Polska jest pierwszą ofiarą tragedii, zbrodni Niemiec nazistowskich i wszystkich ich współpracowników. I drugim narodem, który został się przedmiotem czy ofiarą, to jest naród żydowski. Ale w pierwszym rzędzie Hitler ugodził w Polskę. A ponadto, kochani państwo, jeżeli już ktoś tak dba o godność narodowości, to jest coś wspaniałego. Przecież w epoce, kiedy kasuje się narodowość, jest takie państwo jak Izrael, która domaga się respektu względem narodowości. Świetnie. Ale my musimy podejść do tego zagadnienia w sposób całościowy. A co to znaczy? A to znaczy, że skierujemy petycję do obecnego rządu Izraela o to, żeby ich podobno genialny wywiad dopomógł polskiemu państwu w rozeznaniu narodowości szefostwa III Rzeszy Niemieckiej. W rozeznaniu narodowości Korpusu Oficerskiego SB w PRL-u. Jeżeli, drodzy państwo, dotkniemy płaszczyzny narodowości, zobaczycie państwo, jaka nauka będzie pasjonująca. Zobaczycie państwo, jaka historia będzie pasjonująca. I dlatego rozumiecie, kochani państwo, że ja się bardziej niż raduję z tego, co się w ostatnich dniach dzieje między Izraelem a Polską. Zobaczycie państwo, jakie bezcenne klejnoty ujrzą światło dzienne. Jak na przykład pan redaktor nasz przezacny i wspaniały Dariusz Pogorzelski podarował mi publikację o Żegocie, która jest jeszcze ciepła, jeszcze ma ciepłe okładki, a już ją otrzymałem i bardzo dziękuję i panu dyrektorowi Archiwum Akt Nowych bardzo dziękujemy i Archiwum Akt Nowych bardzo dziękujemy, że takie klejnoty ujrzą światło dzienne i daj Boże, żeby były szeroko rozpowszechniane. Bo kochani państwo, proszę pamiętać, że największe zasługi od czasów, kiedy uratowaliśmy Żydów wypędzanych, prześladowanych przez Portugalię i Holandię, największe zasługi wszystkich wieków od tamtego czasu w kwestii uszanowania, ochrony i wsparcia narodu żydowskiego ma naród Polaków. I to jest, kochani państwo, rzecz, niezwykła karta naszego narodu. I zobaczycie, że jak potoczą się dalej dzieje tej historii, ale warto będzie się nad tym pochylić i po prostu te rzeczy rozpatrywać, analizować w świetle naukowym i przedkładać światu, ludzkości. Proszę się w ogóle tych ataków na Polskę nie obawiać. Ale dlaczego? Dlatego, że jeżeli Polska będzie bogata Chrystusem, to jest nie do złamania. Jeżeli Polska będzie dalej katolicka i bogata Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, to nie będzie do pokonania. Proszę się nie martwić, że ktokolwiek może pokonać taki naród, który będzie wierny Bogu, Ewangelii, Krzyżowi
Kościołowi opartemu na świętym Piotrze i urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, taki naród, kochani, tylko jeden, to jest taki jeden typ narodu, to jest nowy naród, on jest nie do złamania. Można go przybić do krzyża, a on trzeciego dnia, jak Jezus, zmartwychwstanie. Więc dlatego nie bójmy się czegokolwiek, jakichkolwiek oszczerstw, tylko dbajmy, kochani Państwo, o to, żebyśmy, tak jak nas uczył błogosławiony ksiądz Jerzy, żebyśmy nie mieli względem choćby jednego człowieka globu najmniejszego aktu nienawiści. Dlatego też miłujmy, czyli bądźmy prawdziwymi Polakami, dziećmi Boga, dziećmi Kościoła Świętego i miłujmy naród Izraela czy inne narody, Niemców, Rosjan, Amerykanów. Miłujmy, ale mocą mądrości i miłości Boga, który się objawił w Jezusie z Nazaretu i w sakramentach świętych żyje w nas, Polakach, katolikach. Dziękuję, księże profesorze, że po raz kolejny mogę słuchać tych uzasadnień i tego światła dla rozumu, dlatego że w kwestii tych odpowiedzi, których ksiądz profesor udzielił nam odnośnie tego państwa niemieckiego, Rzeszy Niemieckiej w czasie wojny, że to było państwo niemieckie i wszystko, co się działo, to pod jego kierunkiem. W związku z tym wydarzeniem, które dzieje się teraz, to uzyskaliśmy odpowiedź, że Niemcy ponoszą pełną odpowiedzialność, i to zostało oświadczone, za całą wojnę. W związku z tym, czy te reparacje wojenne, które przecież nam się jako Polakom i Polsce należą za zniszczenia w czasie tej wojny, za całą okupację, za zamordowanie tak wielu Polaków, czy obywateli polskich, za zniszczenia tak przecież wielkiego majątku narodowego, które są konsekwencją do dzisiaj. Z punktu widzenia prawa, czy nam się należą, żeby ksiądz profesor na to zwrócił uwagę, jak również teraz sprawa ludobójstwa na Ukrainie, kto tam ponosi odpowiedzialność? Tam też przecież w tym czasie była III Rzesza Niemiecka i o tym się praktycznie nie mówi, że III Rzesza też była tu współudziałowcem tego, co tam się przecież działo. Ale teraz nie omieszkam się zapytać o edukację, bo ksiądz profesor, że edukacja jest mi bardzo bliska i kocha młodzież, którą prowadzimy. Proszę księdza profesora, czy jest możliwe, jeżeli będzie w dalszym ciągu w polskiej szkole test sprawdzający, nie stawianie pytań otwartych i opisywanie rzeczywistości, jaką ona jest, tylko test co do wyboru. Czy to może kształcić intelekt? I również, czy damy sobie radę, jeżeli nie będzie łaciny w polskim liceum, obowiązkowej łaciny, jeżeli nie będzie filozofii czy retoryki, czy damy sobie radę, że młody człowiek w Polsce zacznie myśleć i te wszystkie sprawy zacznie normalnie widzieć, które tutaj myśmy dzisiaj w swojej wyobraźni widzieli już. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Kochani Państwo, tak jak wiecie, że w 1968 roku ratyfikowano konwencję, której treścią jest między innymi, że zbrodnie przeciw ludzkości nie ulegają przedawnieniu. Trybunał w Norymberdze jednoznacznie stwierdził, że II wojna światowa jest zbrodnią przeciw ludzkości. Takie zbrodnie się nie przedawniają. I powiem Państwu, że w przeciętnej świadomości Niemca jest to do chwili obecnej żywe. I ja nie tak dawno spotkałem się z takim bardzo zacnym środowiskiem zachodnich Niemiec i powiedziałem wprost: my, Polacy,
i nie znam żadnego rozumnego mojego rodaka, który by waszym pokoleniom dzisiaj w Niemczech stawiał zarzut osobistej odpowiedzialności za II wojnę światową. Bo państwo wiecie, w sensie moralnym odpowiedzialność za czyn spoczywa na podmiocie działania. Czyli odpowiedzialność moralna w sensie winy spoczywa na tym, który dokonał konkretnych aktów w czasie II wojny światowej. Czyli na tamtych pokoleniach. Ale, kochani państwo, w momencie, kiedy ktoś dziedziczy państwo, a obecne pokolenia Niemców są dziedzicami państwa niemieckiego, dziedziczy się, i to jest też prawo natury, dziedziczy się, drodzy państwo, nie osobistą winę, lecz jej skutek. I jeżeli obecne pokolenia Niemców wprawdzie nie mają odpowiedzialności moralnej za zbrodnię II wojny światowej, ale w momencie, kiedy obywatel niemiecki, powiedzmy sobie tak, przyznaje się, przyjmuje obywatelstwo niemieckie, przyjmuje na siebie niezadośćuczynione skutki zbrodni swoich praojców, ojców czy praojców. Skutki zbrodni. A co to jest za skutek? Kara. Państwo wiecie, że czym innym jest wina i kara. Wina jest kwestią osobistą, a kwestia kary może dotyczyć tych, którzy z podmiotem winy wchodzą w pewne relacje, na przykład państwa, gospodarki czy innych rzeczy. I to jak ja powiedziałem tym Niemcom zachodnim, że państwo rozumiecie, moralnej winy wasze pokolenia nie mają, ale jesteście dłużni mojemu narodowi zadośćuczynienie. I mówię, kochani państwo, przebaczenie, którego Polska poprzez Kościół Rzymskokatolicki prymasa Wyszyńskiego, te słynne słowa wybaczamy i prosimy o wybaczenie, wybaczenie, powiedziałem tym Niemcom przed kilkoma dniami, to jest 50% rachunku. Drugie 50% to jest zadośćuczynienie. Jesteście nam winni wszystkich strat, które państwo polskie i naród polski ponieśli. Co więcej powiem państwu, że straty, zadośćuczynienie za 3 miliony obywateli polskich pochodzenia żydowskiego przynależą się w świetle prawa naturalnego państwu polskiemu. Państwo Izrael, które dopiero w 1948 roku jako niemowlę narodziło się, państwo Izrael w świetle prawa naturalnego nie ma prawa do zadośćuczynienia za 3 miliony polskich obywateli. Może się domagać tych roszczeń osobistych, tak. Natomiast w sensie zadośćuczynienia względem państwa polskiego, państwo polskie nie powinno być niesprawiedliwe i ma prawo do zadośćuczynienia ze strony Zjednoczonych Niemiec do 100% za 6 milionów zabitych obywateli, bo oni byli obiektywnie, zgodnie z prawem, obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Nikt sobie naszych obywateli
przywłaszczyć nie może i nie powinien, bo Polska sobie obcych obywateli nie przywłaszcza. Ani z Izraela, ani ze Stanów Zjednoczonych nie przywłaszczamy sobie obywateli. I błagamy, żeby nie łamać prawa naturalnego, ponieważ to Polska, to polscy obywatele zostali w liczbie około 6 milionów, czy ponad 6 milionów zgładzeni. Tutaj musimy mieć, kochani państwo, jasność i nie można pozwalać sobie na różnego typu deprawację w interpretacji historii, także tego typu. I powiem państwu, jaki był skutek, jaka była reakcja. 100% poparcia dla tej linii, którą tym Niemcom zaprezentowałem. Cienia wątpliwości nawet nie wyrażono. Ale powinniśmy w pertraktacjach z Niemcami, z niemieckim rządem obecnym, w ten sposób rozmawiać. Nie potrzeba wielkich dialogów. Potrzeba prostych odniesień prawno-naturalnych i prostej logiki, o którą siostra Michaela się upomina. A jeżeli pan dyrektor i liceum klasyczne z Ostrołęki, które bardzo pozdrawiamy i cieszymy się, że aż z Ostrołęki pan dyrektor z przyjaciółmi dotarli tutaj do naszej rundy debatowej, to kochani państwo, trzeba powiedzieć tak, że problem ukraińskiego nacjonalizmu jest bardzo poważny. To znaczy, proszę mi wierzyć, nie mogę jeszcze odpowiedzialnie powiedzieć, ale już z tego, co wystudiowałem w takiej pozycji Dońcowa, nacjonalizm, to muszę powiedzieć, że chociaż mam przestudiowane od dechy do dechy Mein Kampf Adolfa Hitlera, to jeżeli miałbym zestawić brutalność Mein Kampf i brutalność nacjonalizmu Dońcowa, to obiektywnie bym powiedział, że ta druga pozycja jest brutalniejszą. Dońcow, który był wychowywany, co ciekawe, może nieznane, przez ojczyma Niemca i wprowadzony w arkana dialektyki niemieckiej, czyli heglowsko-marksowsko-engelsowskiej, tak jak zresztą i pan Lenin, to samo. Z gleby dialektyki niemieckiej wyrósł pan Lenin. Więc i tutaj, kochani państwo, można powiedzieć, że też z gleby dialektyki Niemiec wyrosła ideologia nacjonalizmu ukraińskiego. I wiemy doskonale, że Bandera korespondował na przykład z Rosenbergiem. Jest zachowana korespondencja. Są inne dowody, czyli nacjonalizm ukraiński, nawet jeżeli chce osłabiać jego brutalność faktem, że dążył do walczył też z komunizmem sowieckim, kwestia relacji nacjonalizmu ukraińskiego i komunizmu sowieckiego to nie jest, najkrócej mówiąc, nasz polski problem. My w tę relację nie wnikamy. My mamy prawo do zdefiniowania i określenia zgodnie z prawdą danej ideologii czy organizacji, po prostu zgodnie z tymi faktami, które dotyczą relacji niektórych reprezentantów Ukrainy i państwa polskiego czy narodu polskiego. To, że mamy w nacjonalizmie ukraińskim w stosunku do Polski z ludobójstwem do czynienia, tego nie da się, tego zarzutu nie da się obronić. I szkoda, że racjonalność obecnej władzy na Ukrainie, że ona jest też tak dalece załamana, że nie rozumie tego zagadnienia. W związku z tym trzeba krótko, ale jasno stronie ukraińskiej wyjaśnić,
że na temat ustawy o IPN-ie to my sobie te sprawy rozprawiamy wewnętrznie. Państwo ukraińskie, tak jak Izrael czy USA, nie mają z tą ustawą i nie powinny być, jeżeli byłyby praworządnymi państwami, nic wspólnego. To jest wewnętrzne prawo Rzeczypospolitej Polskiej. My jako państwo polskie mamy prawo do upomnienia się o godność narodu polskiego. I tego nikt nam nie może odmówić, a jeżeli ktoś nam tego odmawia, to znaczy, że dokonuje de facto zamachu na dzisiejszą Polskę, na suwerenne państwo polskie, na godny i zaprawiony w wielkich bojach i to bardzo często zwycięskich naród Polaków i najczęściej katolików. A i tylko dodam, bo pan dyrektor nas zapytał jeszcze o bardzo ważną kwestię. Czy uratujemy racjonalność Polski bez języka łacińskiego, czy starogreckiego, czy bez filozofii logiki, o którą się siostra Michaela upomina? Moja, kochani państwo, teza jest bardzo prosta. Nie da się takiego aktu dokonać. Jeżeli polska edukacja nie zechce stać się filozoficznie podbudowaną, to najdelikatniej mówiąc, będzie nic nie wartą. Na pewno narodowi Polaków nieprzydatną. My za taką edukację dziękujemy. To tak samo, jak, kochani państwo, widzimy, że kiedy możemy się rozprawić z kwestią deubekizacji czy dekomunizacji polskiej nauki? No wtedy, kiedy będziemy mieć odpowiednie narzędzia. Jeżeli państwo polskie chce narzędziami państwa czy prawa dokonać dekomunizacji i deubekizacji, to ja się pytam, co to są za narzędzia? Puste litery? Przecież jeżeli my bazujemy na darwinizmie społecznym i wtłaczamy do głów dzieci i młodzieży to, że człowiek jest produktem doboru naturalnego, co jest już dawno sfalsyfikowane przez wielkie nauki chemii, biologii, fizyki, jeżeli my mówimy w Polsce, w kształcie polskiej edukacji, że jesteś produktem doboru naturalnego. To jest w sensie obecnego poziomu w rozwoju nauk szczegółowych absurd. To jest fałsz zasadniczy. Polski rozum chce usłyszeć i odpowiednie przesłanki i argumenty uzyskać od nauki, do czego ma prawo, że człowiek jest ale bytem stworzonym, a nie produktem ślepych sił przyrody czy jakiejś makromutacji i selekcji, z których ta pierwsza nie jest potwierdzona nawet w najprostszym czy w najbardziej skomplikowanym doświadczeniu, eksperymencie. A eksperyment jest naszym mecenasem. To, co nie wytrzymuje eksperymentu, nie jest naukowe i nie może być dzieciom wtłaczana taka darwinistyczna, ateistyczna, materialistyczna ideologia. To jak my z jednej strony na wskroś komunizujemy umysły dzieci i młodzieży, a później chcemy serwować narodowi polskiemu atrapę deubekizacji i dekomunizacji nauki. Absurdów nie ma końca. Bo jeżeli się bazuje na absurdzie, a jeżeli się nie ma pojęć łacińskich, starogreckich, to nas z każdego zaułka globu będą nas w kozi róg zapędzać, bo nie będziemy mieć narzędzi obrony. Na przykład dzisiaj najprostsze pytanie pod adresem Izraela można postawić.
A gdzie byłeś, Izraelu, w czasie II wojny światowej? Gdzie byłeś, Izraelu, w czasie II wojny światowej? Ciebie nie było. To my, Polacy, ratowaliśmy twoje dzieci, a gdzie ty byłeś? Nasze dzieci. Więc proszę zobaczyć, ale jeżeli ktoś myśli po linii narodowej, to dobrze. Jeżeli przyznajesz się do narodu żydowskiego, świetnie, to cudny naród. Co więcej, bezpośrednio pochodzący od Pana Boga w swojej duszy żydowskiej i duchu żydowskim, bezpośrednio, tak jak Polacy, Niemcy, Rosjanie, Amerykanie. Ale teraz, kochani Państwo, jakie pytania zadamy Izraelowi także? Kto finansował Führera? W czyich rękach był przemysł farmaceutyczny i chemiczny, który uśmiercał braci i siostry Żydów w obozach niemieckich? W czyich rękach był ten przemysł? Kto paktował gospodarczo aż po wybuchu II wojny światowej, kiedy dymy z krematoriów już zagazowały i spaliły tysiące Żydów? Kto kooperował gospodarczo z III Rzeszą Niemiecką? Proszę nam powiedzieć nie tylko z nazwiska i imienia, ale my chcemy znać jego narodowość. Może to byli Amerykanie, a może Anglicy. Tak, ci też się znajdą. A jak dojdziemy do ciekawego narodu, który się ciekawie nazywa? Więc, kochani Państwo, a kto był właścicielem banków udzielających gigantycznych kredytów na budowę krematorium w Auschwitz-Birkenau? Kto wyposażył Führera w kredyty finansowe? My chcemy nie tylko znać nazwę banku, ale chcemy poznać narodowość ich właścicieli. Więc jak widzicie, mamy piękne, ciekawe pytania pod adresem naszego bratniego państwa i narodu Izraela. Miejcie cierpliwość. Debata wygląda na szalenie ciekawo. Andrzej Makowski, ministrant tutejszy. Ja w trybie sprostu... To znaczy księdza Jerzego też. Tak. Ja w trybie sprostowania. Usłyszeliśmy od pana redaktora pretensje do posłów, którzy głosowali za ustawą aborcyjną. Takiego głosowania w ogóle nie było. Było głosowanie o przekazanie do komisji. To nie było głosowanie merytoryczne, tylko formalne dla prowadzenia dalszego dialogu. Do tego PiS się zobowiązał, że jeżeli będzie projekt społeczny, to nigdy nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu. Pan Jezus też dialogował z szatanem trzykrotnie. Więc dialogu nie należy odrzucać projektu społecznego. Nikt nie głosował merytorycznie, żeby akceptować ten projekt. Skoro pani Barbara Nowacka nie została uwięziona za podżeganie do zbrodni wcześniej, zanim ten projekt wylądował w Sejmie, to już jak w Sejmie się znalazł, to już należało go właściwie procedować. Dziękuję. Może ja jednak odpowiem. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ten projekt jest sprzeczny z konstytucją i nie wiem, odkąd to w polskim parlamencie, jeśli projekt jest ewidentnie sprzeczny, bo stwierdził to już Trybunał Konstytucyjny, że zabijanie dzieci
zabijanie dzieci nienarodzonych jest niezgodne z polskim prawem zasadniczym. Są tylko te trzy wyjątki, które też jest pytanie, czy są konstytucyjne. To jest po pierwsze i nie powinno się procedować, nie wiem, czy ksiądz profesor się zgodzi z tym, projektów, które są z definicji niezgodne z konstytucją. Więc po drugie, jeszcze moment. Jestem ciekaw, jakby zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, gdyby na przykład 100 tysięcy obywateli, myślę, że takich by się znalazło, przygotowali projekt ustawy obywatelski, który by na przykład karał 5-letnim więzieniem za przynależność do PiS-u. Ciekawe, czy by też mieli ochotę procedować dalej ten projekt. Dziękuję. Więc, kochani państwo, powiem to, co już wyraziście, też starałem się wyartykułować, ale tej jasności wywodu nigdy dość. Otóż, kochani państwo, nie ma ani jednego aktu prawodawcy, a jest nim Sejm w Polsce, w którym jako akcie na przykład głosowania wolno byłoby nam odróżnić stronę formalną od merytorycznej. Dlaczego? Bo jest to akt głosowania nad pewną treścią. I procedować, zgadzamy się z bratem i bardzo dziękujemy. Zgadzamy się co do tego, że to nie było głosowanie nad projektem ustawy w sensie takim definitywnym, czy jakieś odczytywanie, tylko przekazanie do dalszego procedowania. Kochani państwo, procedura w prawie musi być na każdym jej etapie rozpatrywania racjonalną. To znaczy, że jeżeli prawodawca stwierdza nieracjonalność albo antyracjonalność wniosku, nie może nawet najmniejszego aktu procedowania dopuścić. Dlaczego? Dlaczego, kochani państwo, wyjaśnijmy sobie. I to proszę brata. Nawet brat sobie nie wyobraża, jak my miłujemy brat. Naprawdę. Tylko musimy sobie wyjaśnić, ponieważ jesteśmy ludźmi filozofii, a w filozofii się wyjaśnia rzeczy. Nie mówi się od tak, tylko się wyjaśnia. Każdy akt, kochani prawodawcy, musi sprostać wymogom prawego rozumu. Innymi słowy, zgadza się, że jeżeli dajemy słowo, że każdy wniosek, petycję obywatelską analizujemy, zgoda, analizujemy, wpływa wniosek tego typu. Proszę pana, gdyby była zachowana procedura w takim porządku, o którym mówimy, że procedura tego typu powinna była zostać opartą na prawym rozumie, to pan marszałek Sejmu powinien zgodnie z procedurą w ogóle nie poddać takiego wniosku, który podżega do zbrodni, pod głosowanie. Dlaczego? Bo co, kochani państwo, czy wtedy PiS łamie obietnicę? Ja będę pierwszym mecenasem PiS-u i powiem: PiS-ie, nie łamiesz obietnicy. Dlaczego? Bo ten, kto składa wniosek do prawodawcy, musi oprzeć swój wniosek, swoją petycję na prawym rozumie. Ponieważ ta wspomniana pani z imienia i nazwiska, czy inne panie pewnie się też dołączyły,
do takiego projektu nie oparły swojego wniosku obywatelskiego, nazwijmy to, pewnej części obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na prawym rozumie, dlatego panu marszałkowi nie pozostało nic innego, jak z najgłębszą delikatnością zwrócić uwagę tym paniom, czy może panowie też mieli udział jacyś w tej kwestii, powinni zwrócić uwagę, że kochani państwo, powinniście byli oprzeć swoją petycję na prawym rozumie. A ja dostrzegam, że panie czy panowie złamaliście racjonalność prawego rozumu, dlatego tego kwitu nie można nazwać wnioskiem obywatelskim. On jest przedmiotem organów ścigania i prokuratury, kochani państwo, powtarzam, w świetle wiążącego Polaków prawa polskiego karnego, który definiuje podżeganie do zbrodni jako przestępstwo. I delikatne wskazanie, pouczenie byłoby możliwe, gdybyśmy mieli jako Polska dostęp do prawego rozumu, o co zarówno siostra Michaela, jak też pan dyrektor Gut i inni państwo się upominacie. Chodzi o prawy rozum. I my, kochani państwo, jeżeli mówimy o prawym rozumie, to proszę mnie też dobrze tego błogosławionego wieczoru zrozumieć. Mój rozum, który dąży do prawości, nie wymyka się spod tego sprawiedliwego sędziego w odniesieniu do osobistych czy do czynów naszych ojców czy praojców. Jeżeli w świetle prawego rozumu popełniamy jakąś nieprawość osobiście, czy w sensie rodziny, czy narodu, to my nie możemy powiedzieć, że tamta nieprawość, czy z mojego życia, czy rodziny mojej, czy II wojny światowej, że tamta nieprawość nie była nieprawością. My Polacy żądamy, żeby tak jak my mamy boską miarę prawdy i boskiego prawa jako miarę naszej polskości, prawości w Polsce, my tą samą miarą chcemy mierzyć prawość Izraela, prawość USA, prawość względem zbrodni III Rzeszy Niemieckiej i z tymi zbrodniczymi organizacjami, my, kochani państwo, mamy obiektywne kryteria, czyli innymi słowy, kochani państwo, gdybyśmy mieli racjonalność prawno-naturalną, to od razu możemy wskazać w tego typu przykładach, że mamy z negacją prawa naturalnego do czynienia i nie możemy takiej petycji uznać ani za obywatelską, ani za petycję, bo rozumiemy, kochani państwo, że za każdym z tych pojęć, jeżeli je dobrze rozumiemy, powinien ukrywać się prawy rozum. I o to nam chodzi, że nawet wyznając mea maxima culpa jako Polacy i katolicy, my owszem powiemy po imieniu każdą naszą nieprawość, czy nawet zbrodnię, która się niektórym naszym rodakom może w ciągu życia ziemskiego przytrafić, ale my oczekujemy tego samego, że jeżeli Żyd, Amerykanin, Niemiec czy Rosjanin w świetle obiektywnego prawa Bożego popełnia zbrodnię, to nie może być ona uznana za niezbrodnię. Po prostu poszukujemy i znamy jedną miarę wszystkich czynów ludzkich. I tą miarą jest wieczne i doskonałe i święte prawo Boga objawionego w Jezusie z Nazaret. Dziękuję, zrozumiałe. Halo, halo, słychać. Ja chciałam wrócić do tematu, który nas tutaj tak ściągnął, prawda? Czyli do tego sprzeciwu sumienia,
zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia, bo dostaliśmy do ręki, dzięki siostrom Loretankom, bardzo piękną książeczkę, która może służyć kształtowaniu sumień pracowników służby zdrowia. Jesteśmy w miejscu, gdzie patron tego miejsca prowadził duszpasterstwo głównie tam średniego personelu medycznego, czyli też służby zdrowia, które to środowisko do tej pory jakoś tam istnieje i ostatnio jest dumne z współudziału w dokonaniu tego, że pielęgniarka krakowska będzie niedługo wyniesiona na ołtarze, prawda, w kwietniu, Hanna Szanowska. I tutaj mam cytat taki, który troszkę zagrożenia, bo to są bardzo aktualne sprawy. No, to jest część tej dobrej książki, prawda? Moralność chrześcijańska jest również moralnością naturalną z wymogiem obrony i ochrony ludzkiego życia. Z powodu nowych liberalnych legislacji, przepraszam, które przechodzą przez parlamenty, lekarze, pielęgniarze, pielęgniarki i położne czują się zobligowani do odmówienia współpracy w aktach medycznych sprzecznych z nauczaniem Kościoła lub po prostu z ich sumieniem przymuszanym przez prawo. Wraz z ewolucją praw w stronę coraz większej liczby form kamuflujących eutanazję, lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze chrześcijańscy będą poddawani presji w tym względzie. Konieczna jest więc znajomość warunków, w jakich możemy i powinniśmy dokonać sprzeciwu sumienia. Sprzeciw sumienia jest aktem poważnym, który wymaga namysłu, ale również decyzji, podjęcia odpowiedzialności i akceptacji kar, jakie za nią pójdą. Wpisuje się on w długą tradycję świadectwa chrześcijańskiego, w tradycję męczeństwa. Więc ktoś tutaj nas nawołuje do czegoś takiego. Książka jest wartościowa, prawda? A ja chciałam po prostu zapytać więcej o autora i o sposób, znaczy o pomysł, kiedy, kto to nam pomysł podsunął, żeby ta książeczka była przetłumaczona. Jak jest w tej chwili umocowany autor, bo mało wiemy, tylko z parę zdań, prawda, bo te dykasterie watykańskie dotyczące ochrony życia się zmieniają przy obecnym pontyfikacie, prawda. No po prostu więcej o źródłach. Dziękuję. Bóg zapłać, bardzo dziękujemy. Proszę, czy... No, myślę, że najlepiej, gdyby siostry nam tutaj coś powiedziały, co się teraz z księdzem Żakiem dzieje. I na pewno siostra, bo ja też takiej pani informacji doktor w tej chwili nie mam. Aldona Ciborowska. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że tak, jest wywiad zamieszczony na końcu tej książeczki, mój wywiad sprzed kilku lat. Aktualny, tak. To znaczy, to jest sprzed kilku lat, on był w mojej rodzinie, znajduje się także w internecie na Opoce. Teraz chyba jest na emeryturze. Ksiądz Jacques Sueda, on był lekarzem, doktorem i naukowcem. Pracował w Narodowym Instytucie Zdrowia w Nowym Jorku. I z tego, co wiem, bo to z takich relacji właśnie od Margaret Peterson, miał późne powołanie. I no, teraz to ja nie mogę powiedzieć, ale mam wrażenie, że jest po prostu na emeryturze. Jeżeli państwo mówicie w języku angielskim albo francuskim, w internecie jest również jego adres mailowy. Można się z nim skontaktować. Słucham? To znaczy, tam jest Papieska Akademia Życia wymieniona z tego. Tak, i Rada Rodziny. Natomiast ja teraz na bieżąco to mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że on gdzieś był w okolicach Grenoble, bo tak jak ja się z nim kontaktowałam tych parę lat temu, to wiem, że on tam był w jakiejś parafii po prostu. Także to jest tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy. A jeżeli chodzi tutaj, bo tak wybrzmiało to też, to pamiętajmy, kochani państwo, że dlaczego sprzeciw sumienia, gdzie ma swoje najgłębsze uzasadnienie? Nie w prawie cywilnym, jako cywilnym, lecz w prawie naturalnym. Czyli prawo naturalne jest tą podstawą, na której my w sensie ściśle prawnym i prawniczym powinniśmy się także poruszać. I to oczywiście dotyczy dzisiaj przede wszystkim na pierwszy rzut oka świata lekarskiego, czy sióstr pielęgniarek, czy w ogóle służby zdrowia, ale nie tylko.
Proszę pamiętać, że kwestie sprzeciwu sumienia w różnych aspektach, dziedzinach, w nauce czy poza nauką, czy w służbie zdrowia, czy w ekonomii, te sprzeciwy sumienia mają przyjaciela w prawie naturalnym. I trzeba zbadać. I tutaj ksiądz prałat Słado, on zachęca, że zanim dokonam takiego aktu, to muszę, kochani państwo, zbadać bardzo precyzyjnie, czy ja mam rację, czy ja nie błądzę, czy prawo naturalne jest za mną. I co więcej, kochani państwo, że, co jest bardzo ważne, na co na marginesie zwraca uwagę ksiądz prałat, ale może nie wyartykułował tego tak dosadnie. A ja chcę to podkreślić, że bardzo ważnym jest wtedy, kiedy dokonujemy takiego aktu, żeby wyrazić pełny szacunek względem tej osoby czy instytucji, względem której wyrażamy sprzeciw. Nawet warto, wydaje mi się, zawsze podkreślić, że ja, czy przełożonego, czy podwładnego, czy jak my to nazwiemy, ja bardzo szanuję, ale ze względu na sumienie moje oparte w prawie naturalnym, muszę w tym, ale aspekcie wyrazić niestety sprzeciw. To jest, kochani państwo, bardzo ważne. Powiem państwu, że to, co przeżyłem w ostatnich dniach w Niemczech, to jest oczywiście najpierw związane z moją osobistą biografią i nie sposób o tym publicznie mówić, ale chcę państwa zapewnić, że 15 lat potrzebowali niektórzy ludzie do tego, żeby błagać o przebaczenie względem mnie za ich osobistą nieprawość. I proszę pamiętać, że to jest niemiecka natura. Czyli proszę mi wierzyć, wszystkich można wyprowadzić w pole, tylko własnego sumienia nikt nigdy na żadnej długości i szerokości geograficznej pokonać nie można. Dlatego nie obawiajmy się, kochani, tych niestety oszczerczych ataków i to z najmniej spodziewanego zaułka czy zakątka, a mianowicie z Izraela, tylko otoczmy modlitwą Izrael i naród żydowski, tak jak czyniliśmy to przez wieki, ale bądźmy bardzo czujni, żeby nigdy, ale to nigdy, jak nas uczył święty Paweł apostoł i ten wielki nasz bohater narodowy ksiądz Jerzy, który ze względu na sprzeciw sumienia wobec totalitarnego komunizmu PRL-owskiego poświęcił swoje życie, ale błagał nas w tym miejscu świętym, żebyśmy nigdy, ale to nigdy nie żywili nienawiści do kogokolwiek. Bo tylko miłością zdobywa się ludzi, narody. I takich ludzi jak Niemców, Żydów, Amerykanów czy Rosjan my Polacy nie zdobędziemy jako przyjaciół na innej drodze, jak tylko na drodze miłości. I czasami trzeba im, kochani państwo, przy wieczornych gawędach o polskiej miłości do Żydów, o polskiej miłości do Niemców opowiedzieć. To są zadziwiające i zadziwiająco bogate i twórcze spotkania. Zadziwiająco. Powiem państwu, że przed kilkoma dniami taką historię, która ma 15 lat istnienia, przeżyłem. I Boga wielbię, że można takie rzeczy na ziemi przeżywać. Bo niektórzy
nie zdążą z różnych racji. Księże profesorze, jak czytam książkę właśnie Jacques'a Suedo, to również równolegle czytam Etykę katolicką ojca Jacka Woronieckiego, bo to dopiero wychodzi pełen kontekst. I chciałabym zwrócić uwagę na takie hasła. Właśnie to, co siostra Michaela Pawlik mówiła o wolności religijnej, że wolność religijna, wolność nauczania, wolność sumienia, wolność słowa i prasy, to były te antywolności, o których pisał Leon XIII w encyklice Libertas. Żebyśmy nie mylili sprzeciwu sumienia z wolnością sumienia. To jedna taka moja refleksja, o którą będę prosiła, żeby ksiądz profesor się ustosunkował do niej. A drugie, jak czytamy ojca Jacka Woronieckiego, to tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jeżeli mamy tą wątpliwość sumienia, to żebyśmy się zawsze powoływali nie na sumienie, na kategorię sumienia, tylko na zasadę obiektywną. Bo jeżeli się powołujemy na samo sumienie, to wtedy dokonujemy protestanckiej chyba subiektywizacji. I mam takie właśnie dwie kwestie do księdza profesora. Bóg zapłać. Właśnie bardzo dziękujemy. Kochani państwo, to co sobie też nadmienialiśmy, ale nie nigdy dość, że tą podstawą, na której bazuje nasze sumienie, to jest prawo naturalne. A prawo naturalne ma odpowiednią treść. Na przykład, czyń dobro, a unikaj zła. Dochowaj sprawiedliwości. Czy dochowaj umowy, co jest w sferze ekonomii jakże bardzo ważne. I widzicie państwo, że my powoli w tej ekonomii postępujemy naprzód. Między innymi ta powolność rozwoju ekonomicznego w Polsce jest podyktowana tym, że nam PRL, Trzecia Rzesza Niemiecka i teraz ten modernizm, relatywizm prawny, że oni nam dalece zranili naszą prawną, naturalną kondycję w sensie nawet rozumienia umowy. Proszę zauważyć, że to jest widoczne na przykładzie danego słowa. Jeżeli, kochani państwo, człowiek jest prawy, to żeby musiał niesamowitą ofiarę ponieść, nawet śmierci własnego ciała. Człowiek, który dał słowo wierności Bogu, nigdy się z tej umowy po prostu nie wymiga i nie chce tego czynić. Dlatego też właśnie widzimy, że odnowa naszej kultury prawa naturalnego to... Tutaj, gdyby nasze polskie prawodawstwo powiedziało Polakom, powracamy do klasycznie pojętego prawa natury. Gdyby pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pewnego dnia nam zakomunikował taką w sensie naturalnym i prawnym dobrą nowinę, to byśmy, zdaje się, że tutaj wielki tron panu ministrowi Ziobro zbudowali, bo to byłyby milowe kroki dla odnowy prawodawstwa w Polsce. I dlatego też, kochani państwo, tutaj, jeżeli mowa o wolności sumienia. Drodzy państwo, sumienie to rozum. Czyli rozum rozeznający to, co jest dobre i złe. Bo to jest ten wymiar naszego rozumu. Dlatego, kochani państwo, jeżeli mówimy wolny rozum, to od razu mamy na myśli, zestawiamy pozycję naszego ludzkiego rozumu z pozycją naszej wolności, z artykułowaniem się naszej wolności. I co to znaczy, kochani państwo, bo wolno, w dobrym tego słowa znaczeniu użyć pojęcia wolne sumienie. Wolno. Dlaczego? Bo mamy wolną wolę jako obiektywną władzę duchową w naszym duchu.
Ale co to oznacza, że jestem wolny w sumieniu? To znaczy, że czynię dobro, względnie unikam zła, nie jako niewolnik, czyli przymuszony, tylko ja jestem wolny do dobra. Z głębi wolności chcę, czynię i będę czynić dobro. Czyli widzimy, kochani Państwo, że właściwie, jeżeli dzisiaj już mówimy przecież o dialogu z Izraelem, czy jako państwem, czy narodem, kochani Państwo, jakie świetne debaty można prowadzić z przedstawicielami narodu żydowskiego. I ja już mam wprawdzie nie bardzo dużo, ale parę takich debat za sobą. I to z samego zaproszenia ze strony przedstawicieli narodu żydowskiego. Czy w Izraelu, czy w Niemczech jeszcze jak byłem, to bardzo zacna rodzina żydowska, która tylko dlatego wyemigrowała, będąc, przynależąc do rządu Izraela, z Izraela i mieszkała poza Izraelem, ale pełniła misję dyplomatyczną dla rządu Izraela. Dlaczego wyemigrowała? Dlatego, że stała się katolicką. I dziecko swoje posłano do katolickiej szkoły w Szwajcarii, żeby dziecko ich mogło przyjmować komunię świętą i inne sakramenty, i oni też. A wtedy, kiedy trzeba było działać dla rządu Izraela, to działali. Niesamowite rzeczy mi ta miłująca, chcę was zapewnić, kochani Państwo, rodzina z Izraela, przynależąca do narodu żydowskiego, wypowiedziała mi nieprawdopodobne uznanie dla mojego polskiego narodu. I takich rodzin żydowskich jest bardzo dużo. Dlatego też my, jako Polacy, my jesteśmy w Europie i na świecie pionierami wielkiej wolności ducha. Kochani Państwo, Panu Bogu tak się przydarzyło, taki ciekawy byt, jakim jest naród polski. Bo to jest strasznie ciekawa bytowość. I Pan Bóg związał się w przedziwny sposób z naszą bytowością. Nawet tak dzisiaj w bardzo ciekawym gronie rozprawialiśmy. Kochani Państwo, w Lourdes Matka Najświętsza objawiła się aż 18 razy. W Fatimie 6. A zgadnijcie Państwo, ile razy Matka Boża objawiła się na ziemi polskiej w Gierszwałdzie? Ponad 160 razy. A kto by zgadł, ile było objawień Jezusa Miłosiernego? Zdaje się, że trudno byłoby nam policzyć. Więc zobaczcie Państwo, jak my jesteśmy ciekawym narodem, że po wniebowstąpieniu Pana Jezusa ziemia polska dostąpiła najczęściej Jego osobistych objawień. A co ciekawe, że po wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, czyli osoba najbliższa, najcudowniejsza z ludzkich osób na ziemi i w niebie, Maryja Niepokalana, najczęściej objawiła się dla polskich dzieci i mówiła po polsku. Nigdy. Proszę zauważyć, że nawet dla swojego narodu, na swojej ziemi świętej w Izraelu, ani Pan Jezus Miłosierny, nawet po zmartwychwstaniu, nie objawił się tyle razy, co w Polsce. Czyżbyśmy mieli, kochani Państwo, wątpliwości co do bardzo, ale to bardzo poważnych zamiarów Boga w niebie i Matki Najświętszej co do Polski? Dlatego powiem Państwu szczerze,
że choć jestem Polakiem, ale ja jeszcze tych rzeczy Państwu wyjaśnić nie potrafię. A co jeszcze, do czego jeszcze nas Pan Jezus Miłosierny i Niepokalana Matka, zresztą Królowa Polski, co oni jeszcze, jakie mają przygody z naszym narodem, no to, to tylko możemy sobie śnić. Przecież taki naród piękny jak żydowski doprowadzić do Jezusa z Nazaretu? Czy nie sądzicie, że w imię takiej stawki warto ze strony Izraela przyjąć każde cierpienie? I narodowe, i państwowe? Bo przecież czyżby nam, Polakom, nie zależało na tym, żeby wszystkich braci i sióstr Żydów doprowadzić do nieba, a wtedy będziemy z nimi debatować. I trzeba im powiedzieć, że i tam też można niezłe geszefty robić. I nie trzeba się tego bać. Dlatego, kochani Państwo, właśnie mamy olbrzymie pokłady treści do omówienia i zaoferowania bratniemu narodowi żydowskiemu i całemu Izraelowi, który zdaje się, że jeżeli chodzi o struktury państwowe, no to my wiemy, że możemy mnóstwo doświadczeń przekazać Izraelowi i wiecie Państwo z jakiej naczelnej racji? Że przedziwnym sposobem, ale Bóg chrześcijański przez 1000 lat kształtuje naszą państwowość. Więc w sferze budowania prawdziwego państwa, prawdziwej ekonomii, bo ja każdemu najlepszemu ekonomiście żydowskiemu udowodnię jako filozof, że ekonomia, na którą oni stawiają, nie jest judaistycznego pochodzenia. Bo judaizm nie jest zdolny do uprawiania takiej ekonomii. Więc widzicie Państwo, skoro najwybitniejsi teoretycy ekonomii żydowskiej sięgnęli po katolickie pryncypia nauki społecznej, to czyż nie powinniśmy być dumni, że gospodarka Izraela współczesna jest budowana na chrześcijańskich zasadach? Więc już, kochani Państwo, już mały krok nas dzieli, że ta kultura będzie coraz bardziej chrześcijańską. A podziwiać radość żydowskiej rodziny, która stała się katolicką, to rzeczywiście to jest coś przedziwnego. Ale dostąpiłem takiego zaszczytu w mojej skromnej, bo filozoficznej biografii. Dlatego też, kochani Państwo, ale mamy pytanie, proszę bardzo. Chciałam się pokłonić księdzu profesorowi, Barbara Dobrzyńska. Ja, mówiąc o tym w tej chwili, co ksiądz profesor powiedział na temat rodziny żydowskiej, która stała się katolicką, chciałam przypomnieć Państwu, że Marian Hemar, który wywodził się z ortodoksyjnej rodziny, pisał o sobie, że jest Polakiem amatorem i w wieku 35 lat się ochrzcił. I bardzo, bardzo potem bronił Polski, tak jak w tej chwili słyszałam, jak ksiądz profesor broni naszych interesów i Polski. I ksiądz profesor powinien stanąć w ONZ-cie. I to wszystko, co nam dzisiaj tutaj powiedział, wygłosić. Bo wspanialszego obrońcy naszych obecnych interesów, nazwijmy to, i duchowych, i moralnych, i ekonomicznych, nie słyszałam. A tutaj chciałam zadedykować księdzu profesorowi wiersz Mariana Hemara z książki Ściana Płaczu. To będzie fragment malutki. Raz jeszcze w historii świata król Dawid pokazał nam, że kto chce pobić Goliata, musi być sam. Musi być sam, oko w oko, z wrogiem i tylko zbrojny w miłość wolności, w głęboką wiarę, w słuszność swej wojny.
musi wyjść z domu nocą na pojedynek bezpowrotny i wiedzieć, że przed przemocą wroga będzie samotny, że co miał przyjaciół, nagle wszyscy neutralni ściśli, neutralni w czynach, neutralni w zamiarach, neutralni w myśli, że wszelka prośba jest bezradna, że żebranina nic nie wskóra, że wszelka sprawiedliwość płona, że gwarancje dwuznaczne, obiecanki gołosłowne, przyrzeczenia nieopatrzne, załatwienia polubowne, niewarte zachodu ani wschodu. Każde zwycięstwo narodu jest zwycięstwem charakteru, nie zasługą cudzego świstka papieru. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Najserdeczniej dziękujemy. Ale to potrafi tylko pani Basia i tylko poezja. Jeszcze jest jedno pytanie, myślę, że profesorze, ostatnie już. Tak, ostatnie, ale ponieważ nie umawiałyśmy się z panią, która była przede mną. Przepraszam, tak? Gdyby pan redaktor, nasz przezacny i umiłowany Dariusz, sądził, że ja się tą uwagą ostatniego pytania ucieszę, to rozczaruję bardzo pana drogę, że wręcz przeciwnie, jakby mi powiedział, że to pierwsze. Przepraszam. Chciałam powiedzieć, że myślę, że naszym rzeczywistym zwycięstwem jest to, że nie udało się nikomu zaszczepić w nas nienawiści. I to, o czym mówił ksiądz profesor dzisiaj, ja jestem głęboko wdzięczna Romanowi Brandstetterowi za napisanie Jezusa z Nazaretu. Jestem w trakcie czytania. Proszę przeczytać, proszę zobaczyć, jaki jest język, który próbuje przybliżyć Biblię nam, a ponieważ on był nawróconym Żydem, więc wykonał jakąś nieprawdopodobną pracę. Natomiast chciałam również powiedzieć o sprawie, która mnie już drugi rok nieprawdopodobnie nurtuje i myślę, że dotrę do tego, czyim geszeftem, kto robi interes na zawłaszczeniu języka medialnego, języka obrazu. Być może, nie wiem, czy to było pejoratywnie nazwane Biblia Pauperum. To są reklamy. Po raz drugi, czyli drugi rok z rzędu, pojawia się reklama w bardzo wielu miejscach, niezwykle eksponowanych. Reklama, i przeżyłam przed kilkoma dniami poświadczenie osoby, która zdobyła nie stypendium, tylko wykształcenie w Ameryce, w Los Angeles. Pani, która jest seksuologiem i powiedziała, nie wiedząc, co mną kieruje, powiedziała, że dla niej jest również oczywiste, że ta reklama ma podtekst pedofilski. I to się dzieje dzień w dzień, godzina po godzinie na naszych oczach. To przede wszystkim jest działanie na podświadomość naszych dzieci. I jeżeli uda mi się zorganizować i będę zbierała podpisy, to proszę pamiętać, że to wyszło również z tego miejsca. Dziękuję państwu bardzo i księdzu profesorowi. To jest, kochani państwo, to jest... Aha, tak, może ja dodam jednak, tak? Bo wydaje mi się, że to się nadaje na proces sądowy. To jest reklama wzywająca do wpłacenia 1% na hospicjum dla dzieci, które znajduje się na Zaciszu w Warszawie. I hospicjum, które jest podobno sponsorowane przez fundację... proszę mi podpowiedzieć...
Batorego. Więc, kochani państwo, kiedyś dzieliliśmy się już tą kwestią w sprawie mediów, a ponieważ ja media światowe znam nie z zewnętrznej strony ich budynków, tylko z wnętrza studiów, dlatego powiem państwu, że są takie techniki, które wprowadzają klatki w przebieg filmu czy różnych programów, bardzo różnych programów. Wprowadzane są klatki, których nasze oko, które nasze oko wprawdzie wychwyci, tylko że nasza świadomość nie nadąża tak spontanicznie nad przepracowaniem tego, ale one pozostają, osadzają się w naszej fantazji i państwo wiecie, że proces poznania nasz ludzki przebiega w następujący sposób, że my spostrzegamy rzeczywistość i rozum wydobywa sobie później kolejno z naszej fantazji te zdjęcia spostrzeżone, czyli zdjęcia rzeczywistości, także tej wirtualnej, kina, teatru, innych rzeczy. I później nasz rozum przepracowuje. I ktoś się dziwi, że przychodzi w nim jakieś załamanie. A z czego to wynika? Z długotrwałego procesu poddania się różnym zamaskowanym, na pierwszy rzut oka, oddziaływaniom medialnym. Dlatego też, kochani państwo, najdelikatniej mówiąc, kto nie wie, jak funkcjonuje telewizja, to właściwie powinien ograniczyć kontakt z nią do maksimum. Do minimum, tak, do minimum. Dlatego, że, kochani państwo, złamany zostanie duch, złamany tą brutalnością obrazów. Widzicie państwo, odkryliście taką naturalną granicę mojej wytrzymałości, bo jak już człowiek nie potrafi odróżnić maksimum od minimum, to najwyższy czas, żeby podziękować. Najserdeczniej państwu dziękuję naprawdę za Panu Bogu, Matce Najświętszej, Księdzu Jerzemu, wam, kochani, wszystkim i naprawdę wszystkim państwu i tutaj na ręce pana redaktora Dariusza Pogorzelskiego z telewizji Trwam całym sercem dziękujemy i tym naszym przezacnym, umiłowanym siostrom Loretankom. Takie gromkie brawa. I siostrze Michaeli. I naszemu dziennikowi. Mamy tutaj wspaniałego i pani redaktor naczelna jest i pan prezes Marcin Konopka. 20-lecie świętuje nasz dziennik. Wielkie brawa proszę dla naszego dziennika. Zapraszamy siostrę dyrektor, siostrę Stefanię jeszcze do nas. A brawa oczywiście dla naszego dziennika, ale też trzeba i czytać, i od czasu do czasu zakupić. Codziennie jest w kiosku. Proszę, siostrze. Tak trochę zostałam wywołana tutaj przez panią Aldonę. Temat, który dzisiaj był jako sprzeciw sumienia, na który wszyscy w większości, myślę, też nastawialiśmy, żeby usłyszeć coś na ten temat. W dużej mierze też jakby przeważył się na temat właśnie narodu żydowskiego, Izraela, o którym mówiliśmy. I to może taka zapowiedź następnego spotkania naszego, bo w ostatnich dniach ukazała się w naszym wydawnictwie książka pod tytułem Zbawienie bierze początek od Żydów. Jest to książka... Um,
Jest to książka autorstwa Roya Schomana, który dorastał w konserwatywnej żydowskiej rodzinie, ucząc się judaizmu od najbardziej prominentnych amerykańskich rabinów. Po ukończeniu Instytutu w Bostonie oraz uzyskaniu tytułów i pozostaniu wykładowcą na Uniwersytecie Harvardu. Kres znakomicie zapowiadającej się karierze akademickiej położyła nieoczekiwana konwersja na katolicyzm. Obecnie Schoman prowadzi talk show w telewizji katolickiej i pisze książki na tematy religijne. Więc pozwolę sobie przy tej okazji właśnie zaprezentować tą książkę i może... Już kilka lat temu powiem siostrze dyrektor i państwu, że tę pozycję otrzymałem w Niemczech w podarunku i to jest bardzo dobra, świetna pozycja. Ja mam ją dotychczas w języku niemieckim. Wspaniały konwertyta. My mamy w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo konwertytów z judaizmu na katolicyzm, tak jak zresztą i w Europie Zachodniej, w Polsce. Kochani państwo, religią najatrakcyjniejszą, najwspanialszą, najcudowniejszą, bo najświętszą, to jest religia właśnie chrześcijańska, rzymsko-katolicka. Cud cudów. Bóg zapłać jeszcze raz i siostrom Loretankom gratulujemy tych wspaniałych pomysłów wydawniczych, drukarskich. Cieszymy się i chętnie możemy skupić się także na tym temacie i na tej pozycji bardzo ciekawego autora. Czyli siostry Loretanki nie są do wyprzedzenia. One wyprzedzają czas. Bardzo dziękujemy pięknie i Bóg zapłać, kochani państwo. A może, czy na koniec wolno byłoby mi poprosić, żebyśmy się pomodlili za naród żydowski, za Izrael jako państwo i czy wolno mi państwa poprosić, żeby każdy z państwa może i proszę zachęcić swoje rodziny, swoich bliskich, myślę, że warto, żebyśmy coś ofiarowali dla narodu żydowskiego i Izraela w tym bogatym życiu naszym osobistym, wspólnotowym, narodowym, w Kościele w Polskim, Izraelowi, narodowi żydowskiemu, z naszej pobożności katolickiej, żeby Bóg błogosławił Izrael, żeby Bóg błogosławił naród żydowski i ich państwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, stolico mądrości. Święty Józefie, wszyscy święci i błogosławieni narodu żydowskiego, wszyscy święci i błogosławieni narodu polskiego, błogosławiony księże Jerzy, Pan z wami. Niech was, kochani, i cały nasz naród polski, ojczyznę, państwo polskie w tych dniach i w całym naszym istnieniu, jak wierzymy, aż do dnia ostatecznego i aż po wieki wieków, także naród żydowski, Izrael i nasze sąsiednie narody, te, które były wprzęgnięte w tę maszynerię zbrodni III Rzeszy Niemieckiej, które tyle wycierpiały i wszystkie pokolenia naszych narodów i obecnie żyjące, niech błogosławi, strzeże i obdarza swoją przenajświętszą miłością Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najserdeczniej wszystkim państwu dziękuję, życząc jeszcze długiego i miłego wieczoru.